Jest czwartek, 4 stycznia. Ja nazywam się Tymoteusz Chojecki i zapraszam na program Kowalski i Chojecki na żywo. Ze mną w studiu pan Marian Kowalski i pastor Paweł Chojecki. Witam. Witamy was przed ekranami. Przypominamy, nasz program jest interaktywny. Możecie pisać na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie hashtag Idź Pod Prąd TV i wtedy te wpisy pojawią się w prawym dolnym rogu ekranu. Tak samo możecie pisać pytania na czacie na YouTubie i na naszej platformie Idź Pod Prąd TV. Te pytania także zostaną mi przekazane albo Agacie o 18:00 będą zadane. Wydaje się, że projekt jest taki, żeby Malwina dzisiaj była. To nie wiedziałem, także te pytania, których nie uda nam się zadać teraz, zadane zostaną wasze pytania o 18:00, a my przechodzimy do tematu dnia. Mamy temat dnia, atak na Marcina Reja, redaktora rosyjskiej piątej kolumny w Polsce. To jest portal na Facebooku. Wsławił się wieloma tropieniem wielu rosyjskich agentów czy influencerów w Polsce. A o to, o co chodzi dzisiaj, mamy informację, że Fundacja Otwarty Dialog, która chce go pozwać, żąda 550 tysięcy złotych odszkodowania za opublikowanie słynnego raportu Reja. I ciekawy, Marcin Rej napisał, kto będzie reprezentował Fundację Otwarty Dialog, czyli pana Kramka i panią Kozłowską. Otóż jest to dwóch mecenasów i ciekawa jest ich przeszłość. Jest to mecenas Mądrzycki i mecenas Górski. Jeden wsławił się obroną Wałęsy i Wachowskiego w latach tam 2000. Skutecznie go bronił w 2005 roku, 2007 pod zarzutami płatnej protekcji i przyjmowania korzyści majątkowych. Wtrącę się, gdyby to rzeczywiście sprawiedliwy sąd, to i ten adwokat też by nic nie pomógł. Nie pomógł, ale tutaj... ale tu pomógł, tak? W tym zabagnionym systemie komunistycznym III RP pomógł, tak. Pomógł, tak. A drugi to jest mecenas Górski, specjalizuje się w prawie nieruchomości i wraz z Igorem Zachariaszem i Michałem Chylakiem prowadzi Instytut Badań nad Prawem Nieruchomości. I ciekawe jest tutaj, że on z kolei przejął też sprawy po zatrzymaniu i siedzącym obecnie w areszcie mecenasie Robarcie N. I ważne jest tutaj, że on walczy z tą komisją weryfikacyjną Patryka Jakiego. Także obu mecenasów rozpracował pan Rej. Obaj są, można powiedzieć, właściwi. Prawilni, tak. No i mamy pozew 550 tysięcy złotych za opublikowanie tego raportu. Chcą od pana Reja. Jak to skomentujecie? Pan Rej jest jednym z niewielu, oprócz nas oczywiście, reprezentantów środowiska tego publicystycznego, które pokazuje, jak duże wpływy ma opcja prorosyjska w Polsce. No, pan Rej w zasadzie realizuje to, można powiedzieć, jednoosobowo i na Facebooku, jednak jest bardzo przenikliwy i znajduje wiele takich wątków, nawet o osobach bardzo mało znanych, ale próbujących robić, zwłaszcza na tak zwanej prawicy czy przy ruchu narodowym. To jest bardzo ciekawe, że właśnie tam to się tacy lobbyści prorosyjscy. I profińscy już dzisiaj. To o tym gadamy cały czas, bo to wsio równo. Także atak na pana Reja był w zasadzie przeze mnie, nie dziwi mnie, że ma miejsce. Co najważniejsze, ci państwo czują się w zasadzie zdemaskowani i chcą jakiejś rekompensaty finansowej. Widać, że ta opcja prorosyjska nie tylko działa na tak zwanej prawicy pseudonarodowej, ale po stronie kodziarskiej, bo tutaj ci państwo akurat cały czas są aktywni na wszystkich wybrykach ulicznych, nawet w czasie tego zbluzgania dziennikarki telewizji publicznej przez tego grubego sukinsyna. To pan Kramek tam robił za tło tego całego wydarzenia. Też rozumiem, że w charakterze tutaj nie przypadkowego przechodnia. Wystawianie rachunków, czyli próba zniszczenia finansowego takiego aktywisty społecznego, no to jest sprytne zagranie, zamknięcie ust komuś
w ten sposób, no to może być bardzo skuteczne, ponieważ jakieś tam procesy o zniesławienie i tak dalej mogą ciągnąć się latami i nie przynieść żadnego werdyktu. Co ciekawe, tu przypomnę, że otrzymaliśmy my też takie pismo od strony partii Korwin, mhm. a że też żądali od nas jakiejś chyba mniejszej kwoty, już nie pamiętam. Mniejszej, ale dużej. Mniejszej, ale dużej i straszyli, że jak nie przeprosimy tę taką panią Rosjankę, która to tam prezentowała się jako działaczka partii Korwin i tam dużo miała do powiedzenia w sprawach polskich. I towarzyszyła Korwinowi na Krymie. Tak. Ta Rosjanka, tak? No też żądali, żeśmy przeprosili i pocałowali ich wszędzie i w rękę. A myśmy powiedzieli, że mogą nas pocałować, wiecie gdzie. I się odczepili. Niech tam całuje pan Korwin tę panią też gdzie chce i wszędzie. Ja ich całować nigdzie nie będę i niech mnie włóczą po sądach skolko ugodna. Także widać, że ta metoda ciągania i proponowania różnych alimentów swoim przeciwnikom politycznym, to tutaj działa i tu, i tam, zupełnie według tego samego scenariusza, że ten scenariusz został wypracowany w ambasadzie rosyjskiej. Mnie jedna rzecz martwi, że ci państwo zamiast dawno siedzieć w więzieniu, ponieważ taką instrukcję obsługi obalenia rządu wyprodukowali, czyli przewrotu, tak, antydemokratycznego przewrotu. Zamachu stanu. Zamach stanu. Nie siedzą w więzieniu, tylko jeszcze próbują uzyskać z tego tytułu swojej działalności antypaństwowej profity finansowe. I to świadczy o tym, że państwo polskie zupełnie nie działa, że mamy służby do niczego, że rząd spoczął na laurach i w zasadzie taką działalność antyagenturalną prowadzą tacy aktywiści społeczni, wolontariusze. I to, jak się okazuje, na własny i to niemały koszt. No cóż dodać, taki scenariusz przewidywaliśmy, kiedy prezydent Duda wystąpił przeciwko narodowi polskiemu w obronie komunizmu w Polsce ze swoimi wetami w połowie już zakończonego roku. Mówiliśmy, że to koniec tego okresu takiego, że pozwolono się troszeczkę Polakom wyfikać, że mieliśmy kolejny taki festiwal Solidarności, Wolności i tak dalej. A po wecie prezydenta Dudy wraca brutalna komuna. Pierwszą ofiarą tego był, pamiętacie, pan Krzysztof Wyszkowski, któremu od razu za parę dni przywalono tam ogromną karę i żądanie przeproszenia Bolka. Od razu była kara taka, że mówisz, ja do śmierci bym tego nie wypłacił jak za te reklamy, bo to we wszystkich telewizjach miał go tam przepraszać i tak dalej. I to jeszcze tak było perfidnie skonstruowane, że Bolek może sobie te przeprosiny opublikować, a rachunki przyjdą na Wyszkowskiego, tak. Nie? Także prawie że łzami w oczach, łamiącym się głosem, ten bohater Solidarności mówił, ileż jeszcze będę ciągany po sądach w tak zwanej wolnej Polsce. To nie ma żadnej wolnej Polski. To jest dalej komunizm, tylko na chwilę się przyczaja, a potem znowu pokazuje pazury. Ćwiczyliśmy to kilka razy. Ostatnie takie wydarzenia to było oddanie władzy najpierw w 2007, a potem zamach smoleński 2010 i wracała ta komunistyczna dyktatura już w otwartym stylu. Teraz po wecie Dudy znowu na bezczela sądy i przeróżne komunistyczne agentury zaczynają działać w Polsce i prześladować patriotów. Dlatego pamiętacie mój postulat, zgłosiłem go już oficjalnie, a wcześniej rozmawialiśmy już o tym na tym czasie patriotów przedświątecznym, że czas pomyśleć o przeniesieniu części działalności telewizji Idź Pod Prąd i części naszej redakcji za ocean, bo tu wraca komuna. Wraca w takim sensie, że znowu zaczyna rządzić. Przypominam, że taki sposób kneblowania ludzi, którzy mówią prawdę, uprawiała wcześniej Gazeta Wyborcza po 1989 roku, tylko ktoś powiedział coś krytycznego o Gazecie Wyborczej i już miał proces. Ofiarami tego był sam profesor Zybertowicz, któremu przywalono chyba dwukrotnie grzywnę za powiedzenie jakichś tam nieścisłych zdań. Rozumiecie? To były takie sztuczki słowne, że tam nie wszyscy, tylko niektórzy i tak dalej, o takie tam bzdury i dostawał karę, kiedy on jako profesor Uniwersytetu się wypowiadał, jako znany komentator życia publicznego. Także widać, że ta moskiewska maczuga ciągle wisi nad każdym, kto powie w Polsce słowo prawdy.
Dlatego też spodziewamy się, że nie tylko na pana Reja ta maczuga tu już jest przygotowana, ale na każdego z nas, kto mówi prawdę. Tutaj czasy takiej zamordystycznej komuny wracają. Tu jeśli ktoś nie podskakuje, to jeszcze może trochę pożyć. Ale jeśli ktoś mówi prawdę, jest wrogiem tej władzy. Mówię już o władzy PiS teraz. Dobrej zmianie. Tak. Tu przypomnę jeszcze może, za co oni go sądzą, ten raport Reja. Otóż, co on wykazał? Otóż wykazał, że podstawową działalnością Fundacji Otwarty Dialog, przynajmniej odkąd uzyskuje ona znaczące przychody, jest prowadzenie działań lobbyingowych w obronie majętnych osób z krajów byłego ZSRR, Kazachstanu, Ukrainy i Rosji, gdzie te osoby są oskarżone o malwersacje przez tamtejsze władze. Także te 16 punktów 16 punktów to była ta instrukcja obalenia, tak, obalenia rządu. A raport miał chyba 14 punktów, to właśnie tyczy się źródeł finansowania tego otwartego dialogu i powiązań pana Kramka i pani Kozłowskiej z tymi osobami na Krymie. Jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ci państwo, Kramek i Kozłowska, są beneficjentami przychylności pana George'a Sorosa jednocześnie. I tutaj się domyka w bardzo ciekawy układ, który dla niektórych był całkowicie nie do przyjęcia, o którym już, zdaje się, że profesor Robert Nowak mówił jakiś czas temu, że Soros w gruncie rzeczy jest produktem rosyjskich służb i implementowany na Zachód celem dokonywania malwersacji finansowych, okradania na początku mniejszych, czasem większych, tak jak Wielka Brytania. Tak jak kiedyś operacja Żelazo polegała, tak, na rabowaniu takim na twardo, to teraz on okrada, tak, na miękko. Tak, tak, tak. I na przykładzie tej fundacji widać, że interesy i oligarchowie rosyjscy, kremlowscy, także z tego segmentu przemysłu zbrojeniowego, którzy zasilali fundację, czy zasilają nadal finansowo, a z drugiej strony pan Soros, działają w zgodzie i w porozumieniu przeciwko, powiedzmy sobie, siłom patriotycznym w Polsce. Także pan Soros pokazał tak naprawdę, z kim mu jest po drodze, i ta współpraca tak naprawdę taka transgraniczna między Kremlem a Wall Street, tym, na którym pan Soros umownie najlepiej prosperuje. Ta współpraca trwa i zwłaszcza przeciwko siłom patriotycznym w Polsce działa w zgodzie i w porozumieniu. I tu jeszcze warto zwrócić uwagę na kompletną taką bierność państwa polskiego, bo kiedy te plany przewrotu w Polsce opracowane przez tę Fundację Otwarty Rozporek, to był koniec 2015, pojawiły się, tak? Wtedy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które nadzoruje, a które jest przesiąknięte w WSI przeróżnymi ruskimi kapusiami, to wiecie, żaden najbogatszy, tam najbogatsze ciasto świąteczne nie ma tylu rodzynków, który, gdzie agentów ma, ma ministerstwo podległe Waszczykowskiemu. O tym wszyscy mówią, wszyscy piszą, ale nic się nie zmienia, dlatego mówimy, że to jest prezerwacja komunizmu, to co się tam dzieje. To ono mu wysłało pismo chyba. Pamiętacie? Pismo wysłali, żeby tam coś podali, zmiany w statucie, czy co? Ja nie pamiętam, jakieś takie... No, to była śmieszna rzecz. Czyli obrona państwa polskiego, obrona interesów narodu polskiego, z wyjątkiem tego, co robi minister Macierewicz i MON, tak naprawdę spoczywa na barkach blogerów anonimowych, tak jak Aleksander Ścios, tu ten z otwartą przyłbicą, no to już od razu dostaje pozwy sądowe, czy takich telewizji niewielkich środowisk, jak Idź Pod Prąd. Że państwo polskie absolutnie nie zdaje egzaminu na froncie walki, na froncie wojny hybrydowej, na poziomie informacji i tworzenia agentur, bo przecież jak za pieniądze się tworzy tu jakieś lobby, to jest agentura. Teraz jeszcze przecież Morawiecki będzie wprowadzał, czy ktoś od Gowina, bo jeden z Ministerstwa Niedorozwoju, jeden wychwala, a drugi doradca Gowina, Wypij, tak się nazywa. To nie jest przezwisko. Wypij, woła do Gowina. Nie? Czy tam... No tak, no tak jest. Na zdrowie my dopowiadamy. I oni rozpoczęli teraz współpracę transgraniczną z
kacapami w okręgu kaliningradzkim. Tak. No to się dzieje na legalu. Aleksander Ścios pokazał, że taka komisja do tam dialogu z Rosją dostaje tam, nie wiem, 6 czy 5,5 miliona, a zespół do badania zamachu smoleńskiego 2 miliony. No to co to my mamy? Ruski burdel, a nie państwo polskie, no. Ciekaw jestem, czy akurat pan Wypij ze swoim zespołem będzie zapobiegał przemytowi alkoholu. Co nie złapują, to wypij. Nomen omen. Tutaj musimy przypomnieć wydarzenia sprzed kilku lat, gdy jeszcze, o, ja pamiętam, jak byłem w ONR-ze, gdy organizacja ta była rzeczywistym ONR-em, a nie siedliskiem kolesi w ciasnych garniturkach. No to wizyty służb w domach moich kolegów o 6 rano zarządów Platformy, to była norma i potrafiono zabierać komputery, telefony komórkowe, w poszukiwaniu czegoś, nie wiadomo czego i niczego nie znaleziono. Po pół roku albo po dłuższym czasie zwracano te rzeczy. Swego czasu zwołaliśmy konferencję prasową w siedzibie Lubelskiej Solidarności w tej sprawie i służby działały. W domu mojego kolegi na przykład zabezpieczono taki mały portret Romana Dmowskiego. I tutaj były tam, powiedzmy, dyskusje między funkcjonariuszami służb, czy to czasami jest Adolf Hitler, bo to był taki późny Dmowski z takim... Tak, i tutaj nie mogli... Dziadek też miał taki woźnik, i te barany nie wiedziały, czy to czasem nie jest Hitler, mieli duże wątpliwości. Dopiero jakiś ekspert specjalnie powołany w celu stwierdził, że nie, że to jednak jest Roman Dmowski, no ale dla nich żadna różnica. Ale to tak było, że do niewinnych młodych ludzi, patriotów, którzy jeszcze, jak mówię, wtedy, gdy prawdziwy był ONR, a przychodzili i gnębili, to było, wiadomo było, jak zrobić, jak zatruć życie. No, mnie tam będą sądzić drugi raz to samo, no to już nie będę się chwalił po raz kolejny, tylko przypominam państwu. A tutaj całkowita bezsilność. Jedyna rzecz, jaka dosięgła tych państwa, no to w zasadzie ujawnienie listy ich sponsorów. I to wywiad, przez prywatnego człowieka. I wywiad uliczny z dziennikarzem telewizji publicznej. No, to ja dziękuję za takie represje. A wyobraźcie sobie, że ja miałem, zresztą ja i ty, bo mieszkaliśmy wtedy razem, mieliśmy rewizję, no nie o 6, ale chyba o 7 rano, czyli niewiele, trochę lepiej, ale niewiele lepiej. I to było zarządów, wydaje mi się, Prawa i Sprawiedliwości. Wydaje mi się, że to był 2007 rok, to możemy sprawdzić, ale gdzieś taka data. Wyobraźcie sobie, że policja na okazanie, na legitymację, bo mają takie uprawnienia, zdecydowała się na rewizję w naszym mieszkaniu prywatnym, bo nakaz mieli na siedzibę redakcji, ale tam im nie wyszła rewizja, no to przyszli później. Aha. Dlatego nie o 6 przyszli, tylko o 7, bo najpierw próbowali wtargnąć do naszej redakcji. I wyobraźcie sobie, jaki był cel tej rewizji. No. Żebym wydał im miesięcznik Idź Pod Prąd z artykułem, gdzie postawiłem tezę, że Kościół rzymskokatolicki i komunizm to jedno. A to nie była inkwizycja jakaś? Ja mówię o polskiej policji, byłem przesłuchiwany i tak dalej. A zobaczcie, tak dzisiaj się... o tym mówimy każdego dnia, tylko że ja to, wiecie, 10 lat temu pisałem. Ale Paweł, tak się cieszę, że nie spalili na stosie. No tak, no trochę się cieszę w sumie, ale tylko pokazuje, że państwo polskie z wolnością słowa i myśli dalej nie ma nic wspólnego, zarówno pod rządami Platformy, jak i PiSu. Pod rządami PiSu jest trochę lepiej, ale przykład pana Reja pokazuje, że już niewiele lepiej. Bo ci, którzy przewrót w Polsce robią, chodzą po wolności, a ci, którzy piszą o tym prawdę, mają na głowie prokuratora, sąd, nie wiadomo co jeszcze i tak dalej. Także to jest Polska dzisiaj. Listy z pogróżkami od ruskiej agentury. Odnośnie zwalczania jeszcze właśnie tych, powiedzmy, przejawów antyrządowych, jakichś protestów, to przecież nie tylko NR, ale pamiętam nawet tego człowieka chyba, który prowadził taki portal Antykomor, tam za grę komputerową, no tak, jakoś tam tak. Zawinęli jego i komputery. I wiedzieli jak. A kibiców z Białegostoku przecież zawijali za, czy tam mandaty im chyba dawali takie po 500 zł za krzyczenie tego tam hasła coś o Tusku. Donald Matole, twój rząd obalą kibole, nie? No to przecież tak było, nie? Tak, a tutaj mamy instrukcję obalenia rządu i przez rok, ponad rok już teraz, tak? Bo to z grudnia, koniec 2016 roku,
Oni na Beszczela wysyłają tu żądania zapłaty ogromnego, półmilionowego odszkodowania dla człowieka, który pracuje, powinien nagrodę od państwa polskiego dostać, medal, jakiś order, nie? Powinien pójść do prokuratury i powiedzieć, że dostaje listy z pogróżkami. No tak. Wczoraj by to zagadziało, może w drugą stronę. Gdzie jest minister Błaszczak, chyba jest od takich spraw, tak? No i Ziobro, bo tu jeden i drugi ma coś do powiedzenia. Tak jest. Wzywamy do reakcji. I co, przejdziemy chyba do następnego punktu. I oczywiście punktu. Też taka deklaracja, że będziemy tę sprawę pilotować, będziemy nagłaśniać, będziemy, jeśli pan zechce, tu do pana Reja udostępnimy nasze studio, jeśli by pan chciał się wypowiedzieć w tej sprawie, nie ma żadnego problemu, bo to jest ważne, żeby właśnie w takich sprawach ludzi, którzy naprawdę walczą z ruską agenturą i z wojną hybrydową w Polsce, nie zostawić ich w potrzebie. Tak sobie jeszcze też przeanalizowałem, może coś pominąłem, ale przecież przez te 2 lata dobrej zmiany jakichś rosyjskich agentów, które złapały polskie służby, to jest tam może mniej niż 5, prawda? Bo tam z tego, co pamiętam, z politycznej takiej kwestii, to jest ten Piskorski i chyba niewiele więcej. Tam jakiś kilku oficerów w Wojsku Polskim, ale to niewielu. Niewiele. Jednemu wysłali wezwanie, żeby się pocztą stawił. To i dali termin. Dwutygodniowy termin na ucieczkę. To jest parodia, a nie także państwo. Widać, że w MONie jeszcze coś to działa, ale w życiu takim publicznym, to jest jedna osoba przez 2 lata. Szczególnie tutaj poruszyłeś szerszy problem, że dzisiaj agentura nie działa w taki sposób, że wiecie, umawiają się na ławce w parku, podklejają gdzieś tam w dziupli u wiewiórki jak jakieś... Kapitan Klos. No właśnie, jakieś takie... Wtedy to można złapać. Dzisiaj to się zaprasza na rauty, dzisiaj to się proponuje stypendia, pamiętacie to co? To zresztą też pan Rej pisał o tej emisji, co do której pan Sumliński tak ochoczo poszedł i wzywał do wspierania. Wzywał, że to są uczciwi, niezależni dziennikarze. Słuchajcie, on się później tłumaczy, że on nie wiedział, bo on tak wieczorem przyszedł do jakiejś księgarni, a tu patrzy telewizja, a oni do niego z Sitkiem, prosimy tu za reklamuj nas. No i on tak, wiesz, taki był, trochę niewyspany czy jakiś i o takie popierdełki ludziom, pieprzył, wiecie, jak można słuchać takich głupot, ludzie, opamiętajcie się, Oj, Paweł, jak czekał, uprzejmy, to zareklamuje za. Ale czekaj, on tę ruską agenturę, nie tylko mówi, dobra, wpłaccie im jakieś pieniądze i tak dalej. Ale jak Sumliński opowiadał, że to są niezależni, uczciwi dziennikarze. Że ze świecą takich szukać w Polsce. W ambasadzie rosyjskiej świecą. A później powiedział, że on nie miał czasu na research i on nic nie wie. Tu mamy zrzuty. A tu mamy przecież... Pan Rej pisał otwartym tekstem. Na fejsiku wystarczyło wklepać. Że jaki to dziennikarz śledczy? A wiemy, że pan Sumliński na Facebooku mocno działa, bo też atak na naszą telewizję też przez Facebooka tam coś, jakieś swoje wypociny tam zamieszczał. Tutaj mieliśmy właśnie z wypowiedzi pana Sumlińskiego. Śmiech w żywe oczy, to co Sumliński za... Wiecie, redakcja reklamowanej telewizji w gościach w ambasadzie. W ambasadzie na stajaszczy jest i tak dalej. Dzisiaj agenturę się w ten sposób załatwia. Nie muszą im dawać w dziupli królika czy wiewiórki jakichś tam messengerów, message'ów, żeby tam, wiecie, ich ktoś złapał na gorącym uczynku. Pieniądze też się przelewa, przecież te wszystkie fundacje, to wszystko wiemy. I tu pan Rej właśnie tropił źródła finansowania. A ci ludzie chodzą w Polsce, polski kontrwywiad, i nic nie wie. I nic nie robi. Nie ma żadnej ochrony kontrwywiadowczej państwa polskiego w nowym rodzaju hybrydowej wojny informacyjnej. To jest stan państwa polskiego. Bezbronność. Dobra, możemy mieć patrioty, ale nie będziemy mieć umysłów Polaków, bo nam zachwaści ruska agentura tutaj. No właśnie to, co powiedziałeś, że oni się szykują do starej wojny, tak, szpiegowskiej, że agentura rosyjska to będzie wykradała nie wiadomo jakie tajemnice, a w dzisiejszych czasach agentura działa całkiem inaczej na kanwie umysłów ludzkich i propagandy. I tutaj oni są bezbronni. Na stare sposoby to walczy tam na Bliskim Wschodzie w ISIS, gdzie, jak mecenas Turczyn powiadamia, ponad 50% broni, którą ma ISIS, pochodzi z Chin i z Rosji. Tak jakśmy mówili, kto stworzył ISIS? Macie dowody, materialne. Polska Agencja Wywiadu też podała, że ponad 8,5 tysiąca bojowników ISIS walczących w Syrii, w Iraku, to są bojownicy rosyjskojęzyczni pochodzący z Rosji. Niedawno mówiliśmy o 4, jedna brygada, to już mamy dywizję. Jak przeszliśmy już do tematów bliskowschodnich, to porozmawiamy sobie trochę o protestach w Iranie. Niewiele na razie o nich wiadomo. Wiemy, że rozpoczęły się mniej więcej koło 28 grudnia. Poproszę taką mapkę, gdzie też właśnie Polska Agencja Wywiadu
podaje, pokazuje, jak się rozprzestrzeniały przez te kilka dni. Zaczęły się 28 grudnia, początkowo przeciwko prezydentowi Ruchaniemu przez... Tak, Eunika. Dobrze, dzisiaj specjalnie wzięliśmy Tymka, żeby Eunika nie musiała się tu czerwienić. Przez usta by nie przeszło. Ten prezydent właśnie, niech się tam tego, no... Co on zobaczcie, tam? Jak szybko się rozprzestrzeniają. Tu mamy 29 po prawej stronie, czyli dzień po dniu, praktycznie 4 dni i już mamy praktycznie objęły cały kraj. Początkowo przeciwko właśnie prezydentowi, sponsorowane czy powodowane z jego opozycji, ale szybko przekształciły się przeciwko, są to przeciwko całemu establishmentowi i objęły cały kraj. Wiem, że mamy też informacje o głębszym podłożu tego, także jak skomentujecie te wydarzenia, zanim powiemy sobie coś więcej. Podobne, w cudzysłowie podobne, w 2009 roku także w Iranie były protesty przeciwko fałszerstwom wyborczym. No ale teraz ludzie podają właśnie, którzy interesują się tymi sprawami, że to nie są do końca te same protesty podobne, że tutaj protesty są przeciwko ogólnie całemu właśnie establishmentowi i mamy też informację, że w Iranie w zeszłym roku władze były bardzo zaniepokojone tą sprawą, że 450 tysięcy nowonarodzonych chrześcijan narodziło się w Iranie właśnie. Być może, że jest to największy... Narodziło się duchowo w dorosłym wieku, żeby ktoś nie pomyślał, tak, że to, wiecie, niemowlęta w rodzinach chrześcijańskich. Tak jest. Chodzi o dorosłych ludzi, muzułmanów w większości, którzy nawrócili się do Chrystusa. Tak, i to też nie jest tak, że to jest pozostaje bez odpowiedzi przez władzę. Otóż kościoły domowe w Iranie są prześladowane, są obiektami nalotów. Chrześcijanie są wyrzucani z pracy, a państwo promuje islamskie idee czy islamskie organizacje milionami dolarów. Także to nie jest tak, że oni tam mają jakieś dobre warunki do rozwoju, wręcz przeciwnie, a mamy najlepszy wynik na świecie, jeśli chodzi o właśnie liczbę nawróconych ludzi. Tak, o tym tylko praktycznie niewiele osób w Polsce mówiło. Tu mamy News, chrześcijański portal informacyjny. My oczywiście też o tym kilkukrotnie mówiliśmy, że to jest coś niezwykłego, coś, czego rzeczywiście te ludzkie dyktatury nie mogą przewidzieć. Przypominam życzenia zeszłoroczne, noworoczne dla Chińczyków i dla Rosjan, żeby rzeczywiście sięgnęli do testamentu Jezusa Chrystusa i tu poznali, czym jest prawdziwa wolność. To już się stało, jeszcze nie w Chinach, choć tam się cały czas dzieje, jeszcze nie w Rosji, mówię o takim przebudzeniu całego społeczeństwa i ruszenia do walki o wolność, o swoje prawa, ale widzimy, że w najmniej z tej trójkąta tego zła, nie, bo to przecież właśnie Rosja, Chiny i Iran, to jest ten w Azji, można powiedzieć, trójkąt zła, imperium zła, do tego dochodzi Watykan i Berlin w Europie, ale z tej trójki nikt się nie spodziewał, że w państwie muzułmańskim dojdzie do wybuchów wolnościowych. Nie? I różnica pomiędzy 2009 rokiem a 2017, oprócz tego, że kolejne kilkaset tysięcy ludzi usłyszało dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, jest też taka, że po pierwsze wtedy był komunista prezydentem Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj jest nowonarodzony chrześcijanin, który wartości konserwatywne i prawicowe na cały świat rozsiewa. Który też nie pozostaje bez odpowiedzi. O to właśnie już Stany proszą o chodzi. Nadzwyczajną Radę ONZ zwołanie. I Trump powiedział, że nie zostawimy ludu irańskiego bez pomocy, także rzeczywiście widać, że bez Stanów Zjednoczonych ludzie kochający wolność także w obszarze duchowym, czyli wierni Jezusowi Chrystusowi, byliby całkowicie pozostawieni sami sobie i by rozsmarowały je czołgi, jak na tym chińskim placu niebiańskiego spokoju w 1989 roku. I kolejna różnica, jeśli chodzi o te protesty, tamte były sterowane, można powiedzieć, trochę centralnie. I dlatego udało się szybko służbom tajnym irańskim złapać, określić, kto jest przywódcami tego ruchu, tych ludzi wyizolować, tam umieścić w jakichś aresztach i tak dalej, i praktycznie cała sprawa się skończyła. Tym razem mamy do czynienia, jak widać, nawet już na samych mapach satelitarnych, ale też i obserwatorzy życia politycznego donoszą, że tym razem policja jest bezradna, bo jest ogromna ilość spontanicznych źródeł protestu. To tak jak pokazałem, jak łatwiej zinfiltrować jeden kościół sterowany centralnie, czy tysiące małych
nie zbudowanych w jedną organizację. I to jest wyższość właśnie chrześcijaństwa biblijnego nad chrześcijaństwem katolickim. Tutaj warto jeszcze trochę sięgnąć historii. Otóż Iran, a świat arabski, to jest zupełnie coś innego. Irańczycy, czyli Persowie, nie są Arabami. Dla nas, dla Polaków, to w zasadzie niewielka różnica. Oni się bardzo denerwują. Ci Irańczycy, których ja na przykład poznałem, to oni bardzo źle się z tym czuli, że Polacy mówią, że są Arabowie. I różnica jest taka, że Persowie jest to bądź co bądź jedna z najstarszych cywilizacji na świecie. Natomiast świat arabski, no, w zasadzie był taką ziemią przechodnią, niczyją i w gruncie rzeczy nie stworzył żadnej pozytywnej wartości samej z siebie. I Persowie mają duży taki dystans do tej jakości cywilizacyjnej Arabów. Nie chcą być identyfikowani. No sam Iran po tej rewolucji islamskiej w 79 roku, gdy obalono szacha Rezy Pahlaviego, w zasadzie to był człowiek Zachodu, a on bardzo mocno modernizował kraj, no może za mocno, bo to wzbudziło pewne też protesty, tacy konserwatywni. On chciał na siłę to zrobić. No, tak jak europeizują Polaków, tak z buta, to Irańczycy też mieli dosyć tej modernizacji, tak czy inaczej Iran był częścią świata zachodniego za rządów szacha Pahlaviego. Rządy tych przywódców duchownych, ajatolachów, w zasadzie spowodowały, że Iran stał się no, raz bardziej, raz mniej taką islamską republiką. Tam jest tak bardziej konserwatywni się w tych wyborach zresztą uczestniczą, bo ten ajatolach, obecny prezydent, jest też duchownym. Niby wybory tam są prezydenckie, ale jednak taka grupa takich samozwańczych przywódców duchowych tym całym interesem zarządza. Mają strażników rewolucji, czyli taką bezpiekę swoją. I powiedzmy szczerze, od 79 roku minęło sporo czasu. I Irańczycy, jako ludzie bądź co bądź bardziej świadomi od świata arabskiego, widzą, że ich kraj w zasadzie tak już te koła buksują w miejscu. Mają gigantyczne zasoby surowców energetycznych, a niespecjalnie się to przekłada na rozwój i na, powiedzmy sobie, na poziom życia przeciętnego Irańczyka, który, jak mówię, ma i możliwości, i aspiracje, i poziom wiedzy znacznie wyższy niż tam sąsiedzi arabscy. I mają pewnie dosyć. Oni by chcieli w zasadzie żyć bardzo podobnie przy poszanowaniu własnej tradycji, bardzo podobnie jak społeczeństwa te bliskie nam, czyli wiedzą, że osiągnięcia cywilizacyjne powinny być im dostępne, jakiś rodzaj. No, bardziej chcą żyć w systemie republikańskim niż takim, że banda zdziwaczałych staruchów decyduje o losie młodych ludzi, którzy mają ambicje. I mają poczucie, że ich państwo w zasadzie i oni sami no, marnują swoją szansę. Bo Iran dzieje w zasadzie dzisiaj, no, od początku tego przejścia w ten stan tego radykalnego islamu w latach 80. jest postrzegany przez świat zachodni jako chore państwo, no w tych takich filmach komediowych, szpiegowskich przez lat 80. to tam jak pokazywano tych takich przywódców świata komunistycznego i tego reżimowego, to oprócz tam Kaddafiego, to był jakiś ajatolach, jakiś tam Korańczyk północny, no przywódca radziecki. Irańczycy, powiedzmy sobie, mają większe ambicje niż być takim zaściankiem świata powiązanym, w zasadzie byciem wasalem Rosji i Chin. I myślę, że tutaj te ambicje zwykłych, normalnych, młodych ludzi, bo to widać, że to młodzi ludzie się bardzo niepokoją swoim losem, no nie wiem, czy to się uda, że tak powiem, spacyfikować. Tak samo jak się nie da spacyfikować woli innych narodów, które wiedzą, że ich styl życia jest gwałcony, że ich możliwości, ambicje są zupełnie inne niż władza by sobie tego życzyła. I ja myślę, że ten eksperyment z cofnięciem w zasadzie cywilizacyjnym przez radykalny islam Iranu, ten eksperyment z cofnięciem cywilizacyjnym, no już wreszcie trzeba powiedzieć jasno, że po 40 latach się nie powiódł. Irańczycy mają dosyć tego eksperymentu. Tu właśnie na potwierdzenie pana słów ciekawe, że właśnie oni zaczęli te protesty teraz też przeciwko modernizacji temu ruchaniemu, czyli tak jak w tym 79. Opozycja zaczęła, że on jest zbyt nowoczesny, ale już ludzie pociągnęli to właśnie w całkiem inną stronę. Już mają dosyć tych islamskich rządów. Też ciekawe jest, też czytałem, że armia
bo tam oni właśnie, tak jak pan powiedział, mają tą armię zwykłą taką, powiedzmy, i tych strażników rewolucji to jest taka armia do ochrony rządu. I ta armia wojskowa... policja religijna. Tak, ale oni mają normalnie nie tylko policyjne, ale i wojskowe normalnie jednostki. I ta armia, niektóre jednostki ponoć są gotowe do poparcia tych protestujących, także być może, że to poważne będą tam zamieszki. Już są poważne, a może będą jeszcze bardziej poważniejsze. Tu na to się też nakłada ten czynnik ekonomiczny. W 2015 roku, kiedy zniesiono sankcje na Iran, no władza tego Ruhaniego obiecała... Pana prezydenta. Pana prezydenta wykolegowała później, oczywiście, to wiecie, co zrobiła, obywateli, ale obiecała im, że ich nie wyprezydentuje, tylko że będzie teraz lepiej, wszyscy będą mieć, wiecie, Cadillaki i ogólnie będzie fajnie. I rzeczywiście już w pierwszym roku po zniesieniu sankcji Iran osiągnął wzrost gospodarczy na poziomie 12,5%, czyli rzeczywiście, oczywiście było to głównie z odblokowania sprzedaży ropy naftowej, no ale do kasy państwowej wpłynęło morze pieniędzy, dużo, dużo więcej niż poprzednie lata, ale problem. Ludziom się nie poprawiło prawie w ogóle, ponieważ Iran jako to państwo tej osi zła azjatyckiej, euroazjatyckiej, wszystkie te pieniądze ładował w wojsko, w służby specjalne i w sianiu fermentu przeciw głównie Izraelowi i Ameryce na Bliskim Wschodzie. Dokładnie. Mogę tutaj przytoczę wypowiedź izraelskiego szefa sztabu generalnego. On napisał, to było tweet bodajże z wczoraj, czy z przedwczoraj też właśnie agencji wywiadu, że Iran przekazuje rocznie do Hezbollahu od 700 milionów do miliarda dolarów oraz około 100 milionów dolarów do Hamasu i palestyńskiej tej organizacji islamskiej. No to macie już cyfry, nie? Tak. Ja mówię o zjawisku, a tu są cyfry już wywiad izraelski podaje. W Syrii działa około 2000 tak zwanych doradców irańskich. Tak, czyli widać, że ludzie już mieli tego dość, tej propagandy amerykańskiej. Przecież zobaczcie, że to, co w Polsce dzisiaj robi lobby rosyjskie, ta propaganda amerykańska, że to Amerykanie, wszystkie wojny, że to jest imperium diabła, Brown przecież chodzi i oplata ludziom, że protestanci to są synowie diabła. Tak, no naprawdę słyszałem takie rzeczy, tylko zobacz. Pamiętasz, tu jesteś świadkiem. Gdzie Brown był, powiedzmy, 10 lat temu? Gdzie wykłady swoje robił? U synów diabła. Albo u ciebie w domu, albo na spotkaniu naszego kościoła. To co? To on też służył diabłu wtedy? Nie ogarnął się. Czy pobudka jest w stanie włączyć myśl? Obudzić myśl w sobie? Paweł, spytajcie... Gdzie wykłady udzielał towarzysz Brown 10 lat temu? Czy nie u synów diabła czasem? Było na YouTubie, nie wiem jak jest teraz. Teraz ukradli, ale teraz... będziemy tam szukać. No, zobaczcie, Układ Warszawski to jest w naszym kościele. Układ Wrocławski, no teraz się przeniósł do Warszawy, bo klan Morawieckich objął władzę w Warszawie, także Układ Wrocławski rządzi w Warszawie. Nie, jeden tu się ogrzewał, no i tam się okazuje, że... Jak się ogrzał, no to tam już skrzydełka rozwinął. Ja tylko pokazuję, jaka to obłuda jest. Jaka obłuda, koniunkturalizm, a żadnej idei w tym człowieku nie ma. No, także jest to zwykły oszust, nie? Który ładuje was w naprawdę... szkoda gadać, to wracamy. Najciekawsze jest to, że to jest tam cały czas gadanie na różnych spiskach, a ci zwolennicy tego, tych proroków sami nie widzą, że są ofiarami spisku propagandowego. Ale w każdym razie dzięki temu, że no przynajmniej 500 000, a 500 000 to już jest siła dorosłych ludzi, no to dorosłych najbardziej takich, wiecie, bo w islamie nawrócić się do Jezusa Chrystusa, to już wielkiego kozaka trzeba. Czyli to jest, na pewno nie jest koniunkturalne. Tak, to są najwartościowszy, najodważniejszy, najambitniejsza część społeczeństwa Iranu. Wybrała pomimo wszystko prawdę o Jezusie Chrystusie. I tych ludzi nie da się dzisiaj zatrzymać. Nie da się byle czym zatrzymać. Szczególnie, że Donald Trump robi całościową politykę tutaj. Bo z jednej strony już żąda zwołania ONZ-u w sprawie właśnie Iranu, a z drugiej strony powiedział tym kacykom różnym muzułmańskim w Pakistanie, dość oszukiwania nas. Myśmy wam dawali ciężkie miliony, a wyście hodowali z jednej strony tych... 33 różnych... miliardy chyba Pakistanowi tak. dali. Wyście hodowali wszystkich tych, którzy strzelają do naszych żołnierzy w Afganistanie, a z drugiej strony robicie z Kitajcami interesy. I tu do rządu Mao w Polsce. Chcesz skończyć tak samo? Za chwilę jak Pakistan? To zaraz będzie.
Już są artykuły New York Timesie, że Polska hoduje współpracę z Koreą Północną, że ma przedstawicielstwo dyplomatyczne jako jeden chyba tylko już z 8 krajów Europy, że mamy prawie 500 niewolników i z Korei Północnej, to już się zaczęło. Morawiecki, chcesz skończyć jak Pakistan? To zaraz będzie. Pozostając jeszcze w tematach duchowych, mamy jeszcze dwie wypowiedzi ciekawe. Otóż najpierw premier Orban dla TVP powiedział: nie chcemy żyć w świecie postchrześcijańskim i postnarodowym. I Węgrów, i Polaków utrzymała kultura chrześcijańska. Jeśli z niej zrezygnujemy, to znikniemy. Oczywiście Idź pod prąd mówi to od dawna, także to nie musicie tego komentować. No i tutaj to jest oczywiste. Proszę popatrzeć. No, na Europa Zachodnia, która no, dzisiaj przecież cywilizacyjnie no, jest już tylko jakimś tam echem cywilizacji chrześcijańskiej, ale jednak no, jest nadal takim miejscem, gdzie, do którego tam jacyś z różnych powodów dążą ludzie skądś tam z różnych powodów, ale mają wrażenie, że tutaj jest lepiej, a cywilizacja islamska jako całość, czy w Persji, czy w krajach arabskich, okazała się, czy w Afryce, okazała się no, taka mocno nieprorozwojowa. Tam nie ma rozwoju cywilizacyjnego. Tam już wyłącznie żyją dobrze ci, którzy dysponują tymi zyskami z uprawiania tych gigantycznych stacji benzynowych, no bo to jest taki efekt, jakby nie mieli ropy naftowej, prawda, no to nadal by tam tylko było pasanie kóz na pustyni. Wojny plemienne. Islam cywilizacyjnie zawiódł. Tam, gdzie się pojawia, cywilizacja się cofa. Tam, gdzie miał wolną rękę, sprowadził ludzi do narożników cywilizacji. Dlatego robią, co mogą, żeby uciec stamtąd, będą się buntować. No, tylko tutaj musi być alternatywa. I to nie w postaci miejsca, że my tu będziemy was brać tutaj, brać, tak jak ten prezydent Sopotu tutaj się wyobraża, że nie. Trzeba. Prawda jest taka, cywilizacja chrześcijańska odniosła sukces największy w dziejach, niezależnie od tego, w jakim kraju, jaki ma obecnie stopień świadomości religijnej, tak? Islam rozczarował, zawiódł, jest miejscem, z którego się ucieka, gdzie dochodzi cały czas do nieszczęść zwykłych, prostych ludzi i bądźmy konsekwentni w tej sprawie. Tu nie chodzi o to, żeby do świata chrześcijańskiego czy postchrześcijańskiego wpuścić uchodźców, nabrać ich i żeby tu zrobili znowu burdel islamski. Tylko prawda jest taka, misja ewangelizacyjna musi, cywilizacyjna, być znowu podjęta przez Europejczyków, Amerykanów. Inaczej świat zginie w płomieniach. I dlatego właśnie nazywamy papieża Franciszka, wszystkich biskupów i księży, którzy są mu posłuszni, jako nazywamy ich wrogami cywilizacji chrześcijańskiej. Papież Franciszek jest dzisiaj największym wrogiem cywilizacji chrześcijańskiej, bo przecież Europejczycy nie zostaną zwiedzeni przez ajatollahów czy prezydenta tego, wiecie, Iranu, który tam wykolegował swoich obywateli, wyprezydentował swoich obywateli, ale zostaną zwiedzeni, tak jak spora część Polaków, przez papieża Franciszka, biskupa Polaka i swego księdza proboszcza niedługo, a może już. Bo to oni będą wam mówić, że wszystkie religie są takie same. Gówno są takie same. Są religie prawdziwe, a dokładnie Jezus Chrystus jest prawdą, a reszta są religie fałszywe. I można to badać pod każdym względem, pod względem duchowym. Chrześcijaństwo biblijne prowadzi do nieba przez Jezusa Chrystusa. Wszystkie inne religie, także te okołochrześcijańskie, jak katolicy, Świadkowie Jehowy, Mormoni i tak dalej, prowadzą ludzi do piekła. No ale to może ktoś nie zauważyć, nie widzi. No to zobacz swoimi gałami rozwój cywilizacji. To, co powiedziałeś. To widać po stanie konta, mówiąc krótko. Zobaczcie, gdzie jest republika oparta na Biblii, gdzie Kościół rzymskokatolicki nigdy nie postawił swojej nogi, nigdy nie władał. To jest jedyne państwo chrześcijańskie. Stany Zjednoczone Ameryki, na którym Watykan nigdy nie miał władzy. I zobaczcie, gdzie jest cywilizacyjnie. Co zrobił Trump na prezent dla Amerykanów. Ta. Właśnie. A teraz na koniec jeszcze proszę parę zdań
od naszego bardzo ulubionego żydowskiego naukowca, żeby to nie było, że my jesteśmy jacyś, wiecie, tutaj rasiści, no Żyda zaatakować za rasizm, no to jedziemy. Co o państwie, o kulturze islamskiej i o państwach islamskich dzisiaj można powiedzieć na tym targu cywilizacji? Proszę bardzo. To jest Mordechaj Kedar, izraelski wykładowca języka i kultury arabskiej na Uniwersytecie Bar-Ilan. Wypowiedział się o decyzji prezydenta Trumpa, żeby uznać Jerozolimę za stolicę Izraela i mówi tak o Arabach. Świat arabski nie ma pojęcia, czym jest pokój. Nie ma pokoju ani wewnątrz świata arabskiego, ani na obszarach z nim sąsiadujących. Świat arabski to bagno pełne ognia, łez i krwi. My jesteśmy progresywnym i demokratycznym państwem. Jesteśmy krajem stawiającym na rozwój, członkiem organizacji współpracy gospodarczej. Tuż się Żydzi chwalą, ale to, co powiedział o państwach islamskich, to po prostu widać. Widać w ich państwach i widać, kiedy przyjdą do Europy jako nachodźcy. Właśnie, to ciekawe co się dzieje, co się dzieje, jakie to jest ubogacenie. Niemieccy kryminolodzy otóż oddali taki wniosek, nie wiem, czyście widzieliście pewnie w newsach, że od czasu, gdy jest więcej uchodźców, wzrosła przestępczość. Kryminolodzy. Ciekawe, jak jakiś medal za to odkrycie chyba dostali. No bo są ołby takie kuńskie jak Gierty chyba normalnie. Albo i większe. Jak to wykoncypowali. Odnośnie jeszcze, tak jak powiedziałem, tych tematów duchowych, mamy też wypowiedź prymasa Polaka, tak zwanego Polaka. On nie jest Polakiem, mówiłem, bo Polacy. Takie nazwisko. Nazywa się. Jest członkiem Targowicy, ale ma nazwisko Polak. No. Jest zdrajcą. Wypowiedział się dla środowisk akademickich, dla studentów i mówi tak. Bóg nie przyszedł na świat, aby nas w czymś zastąpić. Jezus bowiem nie jest władcą, ale jest uległy. Nie jest agresywny, ale nastawiony pokojowo. Nie pokazuje pazurów ani zębów w obliczu jakiegokolwiek ataku, lecz znosi cierpienie i jest ustępliwy. Chcesz pierwszy? Takie diktum. Ja powiem tak, że pewne frustracje natury seksualnej wypaczają intelekt. I niestety widzę, że celibat systemowy powoduje, że mężczyźni zatracają rozsądek. I do tego zaczynają jeszcze kłamać z powodów sobie tylko znanych. Niektórzy mówią, to spisek, niektórzy, że właśnie ten... Ta bezrzędność i celibat powoduje takie akurat zamieszanie. Ale mówienie tego akurat do studentów, czyli do przyszłych polskich inteligentów, posługiwanie się kłamliwym akurat językiem, tam są później jeszcze ciekawsze rzeczy w tym tekście, to nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym, to już pominę, to jest kłamstwo, to jest po prostu to kłamca bezczelny, a po drugie, chcę, żeby polski inteligent był taką zwykłą ciotą, której każdy wejdzie na łeb, a my po to chcemy mieć inteligencję, żeby nami przewodzili, żeby nie pozwolili nam robić głupstw, a jeżeli będziemy mieli inteligencję, która nas pcha w tarapaty, to szkoda bezpłatnej edukacji. Niech Kościół katolicki funduje takie stypendia dla ludzi, których na szczęście, mam nadzieję, nikt nie będzie słuchał. Ale najlepszym przykładem jest właśnie to, co mówi pani Róża Thun. Już tam ostatnio miała kolejną tą swoją porcję żygowin tych pseudointelektualnych. I proszę zobaczyć, z jakiego... Kto był ojcem? To jest zadanie domowe. Kto był ojcem pani Róży Thun? Jakie to przynosi owoce? Myślę, że ten człowiek wie, że kłamie. To jest taka moja pierwsza obserwacja. Bo gdyby to mówił jakiś wsiowy głupek, który, wiecie, no, nie miał z Biblią do czynienia... Ale dzisiaj wsiowy głupek ma więcej rozumu. A to ja wiem. A ja już, jak powiedzieć? Wychowany w uniwersytecie. Brak słów. No nie wiem, ale chodzi mi o to... To przepraszam, ale no wsiowy głupek to mi się kojarzy taki pierdun z, wiecie, z konopielki. To żeby wiecie, o co chodzi. Nie? Także to taki rodzaj człowieka, który nie czytaty, nie pisaty, nic nie wie, tylko pierdnąć umie na zgromadzeniu. Ale no to gdyby ten momencie. Na zawołanie to jest. Na zawołanie to jest pewna sztuka. No to gdyby ten baran w sutannie był właśnie takim pierdunem, to ja bym w ogóle tego nie komentował. Wyszedłbym, otworzył okno i tyle. Ale to jest przecież kwiat katolickiej inteligencji polskiej. To jest największy z polskich księży katolickich. No bo prymas, no. No prymas to znaczy pierwszy, no.
no to muszę powiedzieć, że ta bura świnia kłamie. Jak to Jezus nie przyszedł nas w niczym zastąpić? On nie zrozumiał Ewangelii. Przecież Jezus przyszedł nas zastąpić na krzyżu, żeby umrzeć za nasze grzechy. Za nasze grzechy. No to... A on mówi, że Jezus nie przyszedł nas w niczym zastąpić. No. Duży kwantyfikator stawia. To raz. Jezus właśnie po to przyszedł, aby nas zastąpić. Bo my nie umieliśmy pozbyć się grzechu. A przede wszystkim kary za grzech. Bo Bóg powiedział, że jest piekło karą za grzech. Czyli jak każdy ma sam zapłacić za grzech, to idzie do piekła. Śmierć wieczna. A Jezus niewinny przyszedł i wziął na nas, za nas śmierć, na siebie. I ta menda katolicka mówi, że Jezus nas w niczym nie zastąpił. No w modlitwie jest za nas. No. No to zobaczcie, katolicy, jak was robią w prezydenta, no. No prezydenta was robi ta menda. W tych szatach, wiecie, i to się tak ubierze, nadmie się. A głupi lud, ale powiedział. Powinniście go na kopach wygonić z kościoła, bo on uwłacza Jezusowi Chrystusowi, mówiąc, że Jezus nas nie przyszedł w niczym zastąpić. Dalej kolejne bzdury, że Jezus nigdy się nie sprzeciwiał i tego. Otwórz sobie Ewangelię Jana, sam początek, zdaje się drugi rozdział, jak Jezus na kopach oczyszcza świątynię, wali przez łeb, batem, wywraca stoły, przegania wszystkich. Co ta katolicka menda pieprzy, że Jezus nigdy przemocy nie zastosował? Ludzie, weźcie Biblię, a potem pogońcie to czarne tałataństwo, które was tak zwodzi. No, ileż jeszcze tych kłamstw? Nie wiem, czy mamy te większy tekst. Może tutaj zaznaczymy. Już sobie podarowałem te jego wypociny. No ja cierpliwie przebrnąłem przez całą lekturę. Może też polećmy jako lekturę domową państwu, bo to jest parę takich rzeczy, które naprawdę nie mają nic wspólnego. I co mnie bardzo teraz ruszyło i utwierdziło w przekonaniu, że o ile do tej pory krytykowano to samodzielne podejście do Pisma Świętego, bo tam ludzie będą dochodzić do różnych wniosków, będą się spierać i tak dalej, to ja mówię, Boże mój, przecież to mamy też... A rzekoma ta jedność myśli i prawdy miała być w posiadaniu duchownych katolickich. A tymczasem co, który wyskoczy, to wyprawia z Pismem Świętym zupełnie co chce, a traktuje Jezusa Chrystusa jak taką kukiełkę, którą sobie można postawić w tej szopce noworocznej, raz z lewej, raz z prawej. I jest tyle nadużyć, jest tyle kłamstwa, jest tyle uzurpacji, tyle manipulacji sumieniami polskich chrześcijan, że jestem zrozpaczony, jak można do takich kłamstw doprowadzać w świątyniach. I ja uważam, że lepiej sięgać samodzielnie i kombinować na własny rachunek, bo przynajmniej najwyżej ja sam się pomylę na własne konto. Ale jeżeli taka manipulacja idzie z drugiej strony, to jest już, myślę, robota celowa i mówię jasno. Współczesny Kościół katolicki, Franciszka, tego dżentelmena, Nycza, w krótkim czasie, po cichutku, po malutku, doprowadzi do dechrystianizacji świata zachodniego i Polski. Oni doprowadzą do sytuacji, że nie będzie miejsca w Kościele katolickim na Jezusa Chrystusa. On już to powiedział wprost. Chrystus jest niepotrzebny. Tam wielu katolików, jak się z nimi rozmawia, no to mówisz, o, już byli gorsi papieże i nie, tak dalej. Nie, ale oni byli nie gorsi, prawda. Bo się puszczali z jakimiś prostytutkami. Oni się tam prowadzili, ale nie mieli ale możliwości. Ich działalności są nie mieli inne. Możliwości A. takiego zwodzenia ludzi. Oczywiście. Dzisiaj włącza się telewizor, internet, są listy, oficjalne dokumenty odczytywane na mszach świętych i możliwości rażenia są gigantyczne. Kiedyś jak papież w Rzymie zrobił coś złego, To nikt tu nie wiedział. To się tam wiedziała jego sekretarka, powiedzmy. Wąskie grono magnaterii duchownych to wiedziało za kilkanaście lat. Tak. Papież Franciszek jest człowiekiem, który ma największe możliwości zwodzenia w historii cywilizacji. W historii całej cywilizacji człowieka. Papież Franciszek. Nie było gorszego zwodziciela. Ja nie mówię, że nie będzie, ale nie było do tej pory gorszego zwodziciela duchowego, antychrześcijańskiego, zobaczcie, antychryst to jest właśnie antychrześcijaństwo, niż papież Franciszek.
i wszyscy dzisiaj, którzy są mu posłuszni. Jeszcze jedna rzecz. Ze względu na tą właśnie skalę oddziaływania. Większe możliwości techniczne po prostu. Większe możliwości techniczne. Zwróćcie Państwo uwagę. Komuniści, żeby w Polsce swoją władzę mocno usadowić, wiedzieli, że nie da się Polakom wybić religii z głowy, bo to jest nasz kod genetyczny. Tak. Wiara w Boga, mówiąc krótko. Tak. Niepiśmienne kobiety na wsi, które nigdy w życiu nie miały gazety, książki w ręku, śpiewały godzinki. No to mówię, to była kredo filozoficzne, które każdy rozsądny człowiek prosty wiedział, co to znaczy. To było dla nich wyznacznik, drogowskaz życia. Wiedzieli, co jest dobre, a co złe, że grzech jest zły, że nie... To było proste. Komuniści, żeby zdobyć Polskę, potrzebowali przejąć także kościół, religię. W tym celu ustanowili instytucję tak zwanych księży patriotów. A potem Pax i Znak. Tak jest. Księża patrioci. No to moi drodzy, dlaczego skoro komuniści wiedzieli, żeby Polaków wziąć za łeb, ustanowili instytucję księży patriotów, a dlaczego w większej skali rzekomo to miało nie być planowane? Czy papież patriota nie jest lepszym projektem, żeby wziąć wszystkich katolików za łeb? I tu oczywiście patriota jest tylko fałszywą nazwą, bo chodziło o papież komunista. Tamci księża to byli księża komuniści, ci, co służyli Rosjanom. Tak jak ten papież, którego ty pierwszy nazwałeś Che Guevarą, jest papieżem komunistów. I nawet on, zapytany wprost, nie zaprzeczył, tylko powiedział, że pierwsi chrześcijanie to najbliżsi komunistom i to jest komunizm i chrześcijaństwo to prawie, że to samo. I on mówi, teraz Chiny mają być wzorem i tak dalej. Ten Parolini czy jakiś tam powiedział, że Chiny mają być teraz wzorem dla świata. Na razie w sprawie przeszczepów, nie wiem, jak można coś takiego powiedzieć. Przecież to jest jak gorsze niż doktor Mengele, bo skala jest o wiele większa. Poluje się na ludzi na ulicach, nie? A on mówi, że to jest wzór dla świata. No dobra, no. No jak taki wzór, chcecie, że to jest wzór z piekła rodem. Absolutnie z Jezusem Chrystusem, nie mający nic wspólnego. A jeszcze, żeby ten bezmiar obłudy tego arcyłotra Polaka pokazać, to zobaczcie, on występuje z taką lagą. Oczywiście złotą, zakręcaną w takie w esy floresy i tak dalej. A co to symbolizuje, ta jego złota laga? Katolicy, co to symbolizuje? To jest broń. To jest broń pasterza. Ciężki, twardy kij. To jest tania broń, ale bardzo skuteczna. Nawet na filmie Robin Hood widzimy, że nawet sam Robin Hood dostał w dupę od takiego osiłka właśnie z taką lagą. A kim był Jezus Chrystus? Na kogo się powoływał? Mówił ja. Jezus Chrystus, tu, możesz sobie zobaczyć. W Ewangelii Jana, 10 rozdział. Ja jestem dobrym pasterzem. A co to jest dobry pasterz? Dla dobra owiec, żeby pokonać wilki, żeby pokonać zło, to ja nie tylko odgumowaną lagą przywalę, ale i życie swoje położę. A kto to jest zły pasterz? To jest ten, który za pieniądze i korzyści odda swoje owce na żer wilków. To robi dzisiaj papież Franciszek. To robi bezczelnie i obłudnie papież nomen omen Polak. Znaczy ten prymas. Mamy tu zdjęcie właśnie z jego uzbrojeniem. Łże jak bura świnia. Nie obrażając. Odnośnie tego, jak... Piękniejszej części. Prób komunistów właśnie do zwalczenia w Polsce wiary w Boga. Przypomniała mi się taka anegdotka opisana przez takiego polskiego matematyka żydowskiego pochodzenia Steinhausa. W 1939 roku wkroczyli do Lwowa Sowieci, no i urządzali takie pogadanki dla dzieci, prawda? No i tam wzięli jakiegoś pilota ruskiego, który im opowiadał, że latał na 5000 metrów i Boga nie widział. No ale dziewczynka wstała, 12-letnia, powiedziała, jakbyś spadł, to byś zobaczył. I skończyła się dyskusja z nim. Także w ten sposób, ale... Także tak go zaorała, ale już sposób na księży jest dużo widać bardziej skuteczny.
Okej, odnośnie jeszcze tego tematu antychrześcijańskiego, mamy, już pan wywołał, prezydent Sopotu Jacek Karnowski chce sprowadzać do miasta uchodźców. Powiedział, że rząd PiS jest antychrześcijański. No tam próbował gdzieś tam na dwóch miastach na pograniczy Syrii i chyba Turcji szukać, ale obecnie jednak nie znaleziono nikogo spośród uchodźców, kto chciałby przyjechać do Sopotu. Także Radio Z podało taką informację. To trzeba porywać może, co? Na siłę. Nie, tu widać, że sojusz właśnie tego komunizmu, który reprezentują ci zwolennicy nachodźców w obszarach politycznych, i sojusz katolicyzmu jest pełny i zupełny. Tu nie ma żadnej różnicy. Oni się będą powoływać na papieża Franciszka, a papież Franciszek będzie właśnie wpływał. Pamiętacie Osservatore Romano chyba z lipca tego roku? To, co w PiSie było dobre, czyli jakieś elementy konserwatyzmu, jakieś elementy eurosceptycyzmu, jakieś elementy narodowe, które były w Prawie i Sprawiedliwości i któreśmy popierali. Tu mamy wypowiedź. Zobaczcie, właśnie. Papież Franciszek wskazuje jasno, to ma zniknąć. I zaraz Duda wykonuje rozkaz. I zaraz Kaczyński wykonuje rozkaz, bo odwołuje Szydło i daje Mao. To już się dzieje. Teraz będzie Gowin z Morawieckim. Będą zapraszali przyjaciół rosyjskich z Kaliningradu. To już się dzieje. Właśnie na rozkaz papieża Franciszka. A potem się chwalił nawet ten Gondecki, że on wykonał ten rozkaz Franciszka na Dudzie. Tutaj pan prezydent Sopotu bardzo utyskuje, że jednak samorządy chciałyby dokonać tego desantu cywilizacyjnego, chociaż, ale nie mogą. Chociaż nie ma ochotników, nie chcą do Polski. Nikt nie chce skakać. Ktoś tam była, wyjechał, prawda? No, to nie mają tej masy rewolucyjnej, jak zainteresować. A się wcale nie dziwię, no bo jeżeli taki przeciętny Syryjczyk zechce, to jest przecież oczywiście w naszych czasach możliwe, zainteresować się panem Karnowskim, no jego różnych perypetiach natury finansowej. I jak skomentuje pan jego fryzurę? No nie, taki cherubinek, on tak już, jeszcze skrzydełka mu niedługo urosną, tylko obawiam się, że raczej nie będą miały charakteru skrzydeł gołębich, tylko nietoperza. No, ci potencjalni przybysze z Bliskiego Wschodu, gdyby się zapoznali z sylwetką tą i polityczną, i nie tylko pana Karnowskiego, dojdą do wniosku, że to jakiś człowiek, któremu nie warto ufać, bo tam na nim różne tam, powiedzmy, zarzuty ciążą. Posądzenia ciążą i trudno go gołąbkiem nazwać. Lepiej nie ryzykować kurateli takiego dżentelmena. Stąd pewnie akurat tam nie chcą się wybierać żadni uchodźcy. Ale sam pan prezydent podkreśla, że samorządy te kodziarskie to by tutaj zrobiły co trzeba, ale tutaj władza im nie daje. Stąd ja mówię, głównym punktem programu organizacji patriotycznych na wybory samorządowe powinna być też kwestia uchodźcza, bo jeżeli w Sukursa może nie będą wywierać presji samorządy na rząd, który może tutaj być w różny sposób naciskany, no to ta sprawa może być ostatecznie dla Polski uchodźcza przegrana. I na wybory samorządowe trzeba kwestię tą właśnie utrzymywania tej transparentności, tego przerzutu do Polski różnych osób z różnych stron świata, to trzeba podkreślać. Pan Karnowski tutaj dał jasny sygnał, że jeżeli chcemy wygrywać wybory samorządowe, jeżeli rząd ma nie zmięknąć przed opinią tam z Watykanu, Brukseli, Berlina i desantu organizowanego przez Moskwę, no to musimy tutaj jasno sprawy uchodźcze trzymać. No w sprawach uchodźców i ratunku cywilizacji, no ja chciałem się jeszcze odwołać do twojego ulubionego bohatera, czyli Benedykta XVI. Bo pamiętacie, jak on tylko objął przywództwo w kościele katolickim, to zaraz zdaje się chyba w Ratyzbonie, czy gdzieś w Niemczech, na jakimś uniwersytecie, tak mi się coś ta Ratyzbona kołacze, proszę wóz techniczny o sprawdzenie, zapytał właśnie, a co dobrego przyszło z islamu? Tak, obraził od razu. Tak, od razu na wyjściu, z buta, że tak powiem, wszedł i powiedział, że właśnie to, co mówimy o tym cywilizacyjnym cofnięciu, które sprowadził na Europę islam, i szczególnie w dzisiejszych czasach. To, co też mówi ten uczciwy, izraelski, odważny naukowiec. Oczywiście zaraz, zobaczcie, zaczęły się naciski na papieża. Już wtedy było widać, że papież katolicki nie jest samodzielną osobą. Nie może mówić tego, co uważa, tylko to, co uważają
jego już moskiewscy, bo wcześniej przejęci, słudzy niby. I on przeprosił za to i potem tam chodził do meczetu i tak dalej, i tak dalej. A pokażę wam jeden z ostatnich tweetów papieża Benedykta tuż przed odejściem, jak tu mówimy, jak został zmuszony. Nie, to jeszcze nie to. Pokażę wam na okładce wtedy miesięcznika Idź Pod Prąd. To jest rok 2000... Zaraz. 2013, luty, marzec. Zobaczcie. Jeśli chrześcijanie chcą pozostać wierni, nie mogą bać się iść pod prąd. Czytał? Nie wiem, tak powiedział. A teraz zobaczcie, co mówi, kiedy zdecydował się przerwać milczenie. Mówiłem o tym też, że powiedział, że jeśli macie przetrwać tę zawieruchę, to macie stanąć przy Chrystusie, tylko do Niego. Zobaczcie, co powiedział. Już wczoraj mówiliśmy o tym. Kościół obarcza nas brzemieniem niezrozumiałych rzeczy. To mówi papież. Kościół katolicki, nie Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Kościół katolicki obarcza nas brzemieniem niezrozumiałych rzeczy, które w końcu mogą być jedynie przedmiotem zainteresowania specjalistów, jest bowiem główną przeszkodą. Czy widzicie, co mówi papież? Kościół jest główną przeszkodą, aby powiedzieć tak Bogu mówiącemu do nas w Jezusie Chrystusie. To mówi Benedykt. Ja mówię to codziennie, ale no to Benedykta posłuchajcie. Kościół poprzez wprowadzanie pierdół swoich, a nie nauki Chrystusa, jest przeszkodą, żeby powiedzieć tak Chrystusowi. Benedykt XVI wam to mówi. Jak nie chcecie mnie słuchać, czy sami zwrócić się do słowa Jezusa Chrystusa. I też w tej samej wypowiedzi poprosimy poprzedni slajd. Mamy też powiedział, że ksiądz, a zwłaszcza biskup i kardynał nigdy nie przechodzi na emeryturę. Otóż to. A on przecież przeszedł. Znaczy? Coś nie do rzeczy. Przerzucono na emeryturę. I komunistę dziada wprowadzono w to miejsce. No dobrze. Mamy teraz kolejne jeszcze informacje z Bliskiego Wschodu. Deon.pl podał, że w Izraelu projekt kary śmierci dla terrorystów został wstępnie przyjęty w parlamencie. Projekt ustawy wprowadzającej karę śmierci dla sprawców śmiertelnych ataków terrorystycznych został w środę wstępnie przyjęty przez izraelski parlament. Aby nowelizacja kodeksu karnego weszła w życie, musi przejść jeszcze 3 czytania w Knesecie. Tu ciekawe. Tam przeszło to 52-49 i ten projekt przedstawił minister obrony, czyli nie minister sprawiedliwości, tylko tak jak u nas. Czyli widać, że to jest sprawa żywotna zmiany, dla interesu tak, państwa. Tak jak minister Macierewicz w Polsce najważniejsze zmiany przeprowadza, tak tutaj mamy minister obrony, a w Gidor Lieberman przy poparciu premiera Netanyahu ten projekt zakłada, że sądy wojskowe będą mogły wydać najwyższy wyrok za przestępstwa terrorystyczne zwykłą większością głosów, bo ciekawe jest, że w Izraelu teraz sądy wojskowe już mogą wydawać karę śmierci za terroryzm, ale musi to być jednogłośnie 3-osobowy skład sędziowski, jednomyślnie musi zagłosować. Kara ta w Izraelu nigdy nie została ani wydana, oprócz jednego przypadku. W 1962 roku Adolf Eichmann został stracony właśnie z tego przepisu, a do żadnych tam terrorystów palestyńskich czy innych nigdy to nie zostało zastosowane, a teraz ma wejść ustawa, która już umożliwi zwykłą większością głosów właśnie danie tej kary. Jak skomentujecie tutaj rozdźwięk pomiędzy Izraelem, a właśnie papieżem Franciszkiem czy Kościołem katolickim, który tutaj nam tych uchodźców czy terrorystów stręczy? No i zabrania stosowania kary śmierci. Mówi, że jest to niechrześcijańska kara. No Izrael jest to państwo, klasyczne państwo narodowe, kierujące się swoim interesem narodowym. Natomiast międzynarodowa korporacja, kolaborująca z innymi organizacjami międzynarodowymi, ma zupełnie inny cel. No, celem rządu czy polityków izraelskich jest obrona obywateli i państwa. No i koniec, kropka, a nie jakieś tam rozprzestrzenianie ideologii i brnięcie w niuansach oraz osiąganie korzyści. I co tu dużo mówić, politycznych i finansowych, zrobienia kogoś bambuko, no i tyle. Niektórzy mówią, że to Izrael rządzi Ameryką i tam różne takie tam formułują przekręcone nazwy Stanów Zjednoczonych. Czy widać, że to jest państwo poważne i żadnych tam rezolucji ani ONZ-u, ani Śmetu, ani niczyje tam nie obchodzą.
I tutaj muszę jasno powiedzieć, że Izrael jest jednym z niewielu państw demokratycznych o charakterze narodowym. To, co jest dla dobra narodu, obywateli Izraela, także Arabów. Przecież tam Palestyńczycy też są obywatelami. Tam są dwa języki urzędowe. I nie wszyscy, to dużo mówić, mają ochotę żyć w takim burdelu ciągle wstrząsanym zamachami stanu, wzajemnymi porachunkami i tak dalej. Ci Palestyńczycy, którzy chcą żyć normalnie, no to gdzie żyją? To żyją w Izraelu, w państwie żydowskim. Widać, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat w Izraelu dokonuje się bardzo dobra zmiana cywilizacyjna. Przypominamy, że państwo izraelskie startowało w dużej części jako państwo lewicujące, delikatnie mówiąc, albo i komunizujące. Spora część młodych Izraelczyków w latach 40., 50., a chyba jeszcze i w 60. wychowywała się w kibucach, czyli w takich kołchozach jakichś, nie? No straszna rzecz. Co się tam działo, tam nawet, wiecie, te dzieci seks uprawiały ze sobą, no nie chcę w to wchodzić. No to tak straszny, lewicowy, komunistyczny burdel. Taki jak dzisiaj jest w Niemczech, przypominam, że właśnie państwo niemieckie oddaje dzieciom legalnie, dzieci odebrane rodzicom biologicznym, oddaje pedofilom do wykorzystywania seksualnego. To się dzieje i to właśnie ekspert, tam taki psycholog nadęty jakiś dziadyga, powiedział, że to jest bardzo fajne i to będzie służyć tym dzieciom, byle tylko przemocy ci pedofile nie stosowali. To się dzieje w Niemczech, także widzicie, że Niemcy, czyli Europa, skręcają ku lewactwu, ku komunizmowi, odrzuceniu chrześcijaństwa, a Izrael wraca do Biblii. Wraca do korzeni. I tak jak mówiłem już wielokrotnie, starotestamentowe proroctwo, które mówi najpierw o rozproszeniu Żydów przez to, że właśnie odrzucą swojego Mesjasza, że zostaną strasznie potraktowani przez Boga, rozrzuceni na cały świat, ich państwo zostanie zmielone, zniszczone. To po wielu, wielu latach, kiedy już nikt nie będzie miał żadnych nadziei, to będzie jak pustynia, dolina suchych kości porozrzucanych po całym świecie, jest ten obraz u Ezechiela pokazany. Że Bóg najpierw te wszystkie kości zbierze i stworzy z nich jedno ciało, ale na razie ciało bez ducha, czyli głupie, materialistyczne. I to jest ten Izrael, który powstał właśnie po II wojnie światowej. Ale prorok mówi zaraz, ale oni nie mają ducha. To jest ciało bez ducha. I poczekaj, teraz tchnę na nich ducha. I wtedy następuje ta pełnia. I tak też apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi. Teraz jest czas pogan. Żydzi są w rozproszeniu, zostali oderwani od błogosławieństwa Bożego za to, że odrzucili Jezusa Chrystusa. Sprawdźcie sobie, list do Rzymian. 12 i 13 rozdział. Ale kiedy poganie ze wszystkich narodów usłyszą już Ewangelię o Jezusie Chrystusie, a ten czas jest bliski, bo rzeczywiście już Ewangelia o Jezusie Chrystusie dociera do całego świata, do wszystkich narodów. Wtedy się skończy czas pogan i nastąpi nawrócenie do Jezusa Chrystusa Izraela. I to przywrócenie kary śmierci, myślę, że jest jednym z symptomów, że powrót do wartości biblijnych na poważnie zaczyna się wśród najwyższej elity izraelskiej. Przypomnę, co premier Netanyahu dał Trumpowi jako prezent. Biblię. Biblię i to z Nowym Testamentem. Pytałem naszego żydowskiego przyjaciela z Idź Pod Prąd, Iwana, Klub Trójmiasto. Pozdrawiamy. Słuchaj, czy to był Stary Testament? Mówi, nie, jakby to był Stary Testament, to by było co innego było napisane. To jest chrześcijańska Biblia. Kiedyś to było niemożliwe. To wiecie, nie dotknąłby. Żyd by nie dotknął Nowego Testamentu. A dzisiaj podobno są już tysiące mesjanistycznych Żydów, czyli tych, którzy uznali, że Jezus Chrystus jest ich Mesjaszem. Do tej pory był to oszust i zwodziciel, a teraz w kręgach i to profesorów, inteligencji, One for Israel jest taki portal na YouTube, zaczynają się nawracać do Jezusa. To jest kolejny znak, że czas apokalipsy, czas końca jest blisko, dlatego tak cię wzywamy. Nawróć się dziś do Jezusa Chrystusa, bo jutra może nie być. Więcej na ten temat było mówione w warsztatach biblijnych, chyba jeszcze przed świętami, z tego co pamiętam, tak ze
trzy tygodnie temu, możecie sobie sprawdzić właśnie o tym proroctwie z Ezechiela, jakież o tym, co pastor też mówił. Tak, sprawy religijne to jest jedno, bo oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że żaden projekt się nie powiedzie, jeżeli nie będzie, powiedzmy, miał jakiegoś głębszego sensu. Czyli zadamy sobie pytanie, po co to wszystko? To sobie można machać łopatą w nieskończoność, tak? A zwróćmy uwagę, że państwo Izrael zupełnie ma w nosie polityczną poprawność, te trendy polityczne, to, o czym nie wypada powiedzieć na salonach europejskich, czy do niedawna waszyngtońskich za rządów komunistów. To Izrael to robi. Niektórzy mówią tak w kontekście chociażby Węgier, Polski, czy innych państw, które próbują gdzieniegdzie głosem własnym przemawiać, że o, co my tam się przejmujemy współpracą z Węgrami, tam Węgrów parę milionów, to my tu chcemy przeciwko całemu światu z Węgrami. No a ilu jest obywateli Izraela? Tak? 6 milionów. Jakie ma skrajnie nieprzychylne sąsiedztwo? Najgorsze położenie w świecie najgorszego geopolitycznie. Nie można sobie, i proszę zwrócić uwagę, że w tak skrajnie niekorzystnym położeniu, przy tak niewielkiej liczbie ludności, to jest cienki to pasek nad morzem, tak. Dlatego oni mówią, zepchniemy ich do morza i utopimy. To jest to arabska misja. To państwo zupełnie nie liczy się z tym, co inni mu radzą, co inni by chcieli, żeby robiło. Robią co swoje i to jest nauka też dla nas. Jeżeli chcemy osiągać sukces, to nie przejmujmy się, że nas jest za mało, bo innych jest mniej, że mamy złe położenie, powinniśmy podwinąć ogon, bo tamci mają jeszcze gorzej. Ja zawsze przedstawiam losy Żydów i państwa izraelskiego jako motywację dla polskich patriotów. Oni mieli dłużej rozbiory, więcej tych Katyniów, Oświęcimiów i Wołyniów. Oni mieli zlikwidowane elity niejednokrotnie. Wrócili od zera zaczynać państwowość w skrajnie niekorzystnych warunkach, przy bardzo małych zasobach ludnościowych. To ta ludność była z całego świata. To byli ludzie niejednokrotnie, którzy nie mówili jednym językiem, którzy mieli różnice kulturowe. Różnice polityczne były straszne przecież. Mamy porachunki międzypartyjne. Są, działają. A dlaczego? Bo nie wyrzekli się rzeczy podstawowej. Własnej tradycji. Własnych celów politycznych. Że cały czas chcieli być Żydami, nawet ponosząc za to największą cenę. Wielu poszło w stronę komunizmu, tylko oni oczywiście, na szczęście, to był epizod historii, przed którymi przestrzegałem, przed tymi trockimi i innymi, to nie są, czy Róże Luksemburg, to nikt tam już nie wychowuje młodzieży na ich legendzie. To jest wzór dla nas, trwać przy swoim, mieć własne państwo narodowe, nikogo się nie bać, bo innych jest jeszcze mniej, mieli bardziej przechlapane. To dlaczego my, Polacy, mamy sobie żałować ambicji? Poprosimy teraz o zdjęcie. Jeśli tylko mogę słowo, bo tu bardzo też takie ciekawe głosy dochodzą od środowisk właśnie biblijnych protestantów ze Stanów Zjednoczonych. Pastor jednego z większych kościołów w Dallas, w Teksasie, Jeffress, możemy znaleźć jego wypowiedź na portalu ten HNN News, który powiedział, że właśnie ONZ jest jednym z największych takich antysemickich szamp na świecie. To mówi chrześcijański pastor w Stanach Zjednoczonych, zresztą doradca Trumpa. To ten, który mówił wcześniej, że Obama realizuje spisek antychrysta rządu światowego. To właśnie ten sam pastor mówił. Tak się pastorzy porządni zajmują polityką, mówią ludziom prawdę i ludzie za nimi idą, bo widzą, że to jest właśnie to, co mówi Biblia, to, czego chce Jezus Chrystus, a nie te żygowiny, którymi zalewa Franciszek i Polak i tak dalej. Także on pokazywał wszystkie rezolucje ONZ-u i mówił, że od 80 do 90% tych rezolucji to są antyizraelskie, największe antysemickie szan, bo to jest właśnie przecież zdominowany przez przeróżnych lewaków, przez Rosję, Chiny i tak dalej, ONZ, na które już Trump powiedział, że nie będziemy chyba płacić, bo to jest też jakieś szambo i tak dalej. Zobaczcie, że w Polsce lewactwo dokładnie to samo robi. O ile tam tu nas walą, mówię, nas patriotów walą taką maczugą, że my jesteśmy antysemitami, a weźcie palikociarza książkę do języka polskiego, tak zwanego doktora, bo to śmiech na sali, jak to jest doktorem, Kalbarczyka, który twierdzi w książce do języka polskiego dla licealistów, że król Dawid i Salomon to są izraelskie mity i cała Biblia to w większości mity. To mówi lewak. Zobaczcie, ONZ to samo. Także
wiązanie Izraela z lewicą, mówię, państwa Izrael z lewicą, jest absolutnie niezgodne z faktami. To lewica jest największym wrogiem narodowego państwa Izrael. I to właśnie te wszystkie rezolucje ONZ-u pokazują, a Kalbarczyk na małym tutaj polskim stawiku. Tu mamy wypowiedź tego pastora, o którym wspomniałeś, o szambie rasizmu. Teraz będzie krótka przerwa. Poproszę o zdjęcie dnia. Ale bardzo ciekawa przerwa. Tak jest, zaraz wprowadzimy. Zdjęcie dnia. Amerykańskie vlogerki Resistance Chicks, a prywatnie siostry, nagrały program o naszych życzeniach dla Amerykanów na Nowy Rok. Tutaj mamy. Zaraz puścimy wam ten program. On niestety jest bez polskich napisów. Ale one mówią po polsku. Tak, dla tych, którzy nie bardzo szprychają po angielsku, powiem tylko, że są zachwycone właśnie połączeniem w telewizji Idź Pod Prąd spraw duchowych i politycznych i przedstawiają Amerykanom pokrótce polską historię, że to wcale to nie było tak, że w 1989 roku odzyskaliśmy niepodległość, że dalej jesteśmy pod wpływem komunizmu, że walczyli też żołnierze wyklęci, także o tym sobie za chwilę posłuchajcie. Zapraszamy. Shush, Lewego. She's putting on her lipstick on camera. We're live. Shush, Lewego. Nowego roku. Nowego roku. Shush, Lewego. Cześć Lewego, nowego roku. Happy New Year in Polish. As Leah puts her lipstick on, that's what beauty of going live. I said, I always tell her, I'm going live. Yeah. You didn't make your own call. I thought I had a few more seconds. You didn't have the seconds that you thought that you had. That's all I have to say. Yeah. All right. Welcome back, everyone. Welcome back, Chicks. We're so excited about this. We spent a wonderful afternoon talking to Ivan and Cornelia and Pastor Paul. And Pastor Paul and of IPPTV. Now, I don't know how to say it. It's Podprad TV in Poland. Now, if you guys remember our Christmas, no, it was Thanksgiving, wasn't it? Thanksgiving. You have a little boogie. This is starting out so well. Go live. It's so great. anyway, we played, they did a beautiful Thanksgiving greeting to America. Americans. And I don't even know where you found it. And I think one of our viewers sent it. I think it probably was Ivan. I should go back and look. Yeah, maybe it was. But we played it and it was so heartfelt. It was so genuine that when Ivan came to us, and it was Cornelia as well, Pastor Paul's daughter, he has two amazing, beautiful daughters, Unica and Cornelia. Cornelia came to us and she kind of wanted to do a collaboration and she sent us their newsletter, which is amazing. They are doing an amazing work at spreading the gospel of Jesus Christ to their country. And so, and they've kind of mixed it with a political getting commentary and a political party. Getting God back into Poland. Into Poland and into Polish politics. So they made a New Year's greeting for Americans, and we are going to play it. It is 17 minutes long, so we're going to watch it with you guys. We watched it this afternoon, but we're going to watch it again. And just listen to the heart of these people. They love Americans, and they love that we are bringing God back to this country. Remember, as well. I want to give you just a little bit of history. The Polish people were overtaken by the Soviets, mm-hmm. the communists, and so their big thing to say, like, they're still like undoing that shackles of communism. Yes, right. And so they're still warning people that against communism in China. There's still communists in Russia. Yes. Believe it or not. They're warning people against the Soviets and communism. Stay away from it. Right. And I love that that's part of this message. So, all right, guys, are you ready for this? Are you ready to pull it?
Witamy po przerwie. Chcemy podziękować siostrom za te wspaniałe życzenia, za te wspaniałe słowa. Wiem, że tutaj pastor i pan Marian też macie przesłanie do nich. Ja najbardziej jestem poruszony próbą posługiwania się polskim językiem. To bardzo dziękuję. Drogie panie, starajcie się dalej. Starajcie się dalej. Również życzę wszystkiego najlepszego. Widać, że to, co my robimy, to, że nadajemy, jest odbierany także przez zwykłych porządnych Amerykanów. I mnie to cieszy, że te relacje takie bezpośrednie tutaj, bez konieczności, prawda, oglądanie wielkich stacji telewizyjnych i tak dalej, nawiązujemy jakieś relacje takie. Prywatni ludzie i wszystkiego najlepszego, takie życzenia Amerykanom, to już artykułowałem kilkakrotnie, te świąteczne i noworoczne, i ponawiam je. No tak, to są, widać, takie przedstawicielki prawdziwych Amerykanek. Kobiety, które nie boją się mówić prawdę, które się nie boją samodzielnie myśleć i przede wszystkim kobiety, które rozumieją całościową wizję świata. Że Biblia, świat duchowy, wpływa na każdą dziedzinę życia człowieka. Na każdą dziedzinę także polityki. I one się tak cieszą, że my tu łączymy Biblię, tak, i politykę. To w Polsce jest rzeczywiście coś niezwykłego. A i próbowano Biblię wyrugować ze Stanów Zjednoczonych. Przypominamy, poprzedni prezydent komunista ogłosił, że Stany Zjednoczone nie są już krajem chrześcijańskim. Tak. Ta miała czelność takie rzeczy Amerykanom mówić. No nic dziwnego, że teraz jest... Już nie jest prezydentem. Już nie jest prezydentem i jest ogromna zmiana. Także zobaczcie. Typowe amerykańskie kobiety, gdzieś u siebie w domu, nie? A myślą dojrzale, myślą podobnie jak my, dzięki temu, że czytają Biblię, że są nowonarodzonymi chrześcijankami. I też jeszcze raz podkreślam, widać zainteresowanie sprawami polskimi. Znowu Polska staje się modna, Polska staje się przykładem. Właśnie, przede wszystkim, dzięki temu, że nie daje się oduraczać papieżowi Franciszkowi i chce zwrotu do Jezusa Chrystusa. Tak zresztą, jak powiedział, według ciebie rządzący papież Benedykt. Tutaj jeszcze tylko przypomnę, że to był tylko fragment ich filmu. Pełny link dostaniecie na czacie. One tutaj zresztą mówią, że oglądają i komentują nasze życzenia, które trwają 17 minut, także ten ich filmik to trwa 20 kilka minut, ale jest dostępny na YouTubie. Zapraszamy do obejrzenia. I bardzo was prosimy, tu szczególnie do tych widzów, którzy mają jakieś kontakty międzynarodowe, ten filmik już jest na naszym kanale. Można oczywiście go sobie zgrać, bo tu pewnie znowu nas zablokują za jakiś czas czy coś podobnego. I te życzenia właśnie w wersji polskiej i angielskiej prosimy was, żebyście rozsyłali wszystkim swoim międzynarodowym znajomym. Ze względu na to, że angielski jest praktycznie językiem znanym u ludzi wykształconych w całym świecie, to wysyłajcie do Francuzów, tych Szwedów, gdzieś, nie wiem, Niemców nawet. Rosjanom też może. Przejdziemy do, mam jeszcze kilka tematów na koniec. Pierwszy temat głośny od paru dni, głośny, ale i też taki niewygodny w sumie dla nas. Otóż transseksualiści będą mogli służyć w polskiej armii. Taki jest projekt Ministerstwa Obrony. Transseksualizm nie będzie już na liście schorzeń i ułomności, które powodują niezdolność do czynnej służby wojskowej. Wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Tu ciekawe jest też, że od 1 stycznia 2018 roku do amerykańskiej armii będą mogły być przyjmowane po raz pierwszy w historii osoby transseksualne. Wojskowe biura rekrutacyjne otrzymały wytyczne określające m.in. jak mają się ubierać i tak dalej. Tutaj ciekawe, że to się stało wbrew poglądom prezydenta Donalda Trumpa, który w lipcu tak powiedział, tu cytuję, po konsultacji z moimi generałami i ekspertami wojskowymi chciałbym poinformować, że rząd Stanów Zjednoczonych nie zaakceptuje osób transpłciowych w amerykańskiej armii, ani nie pozwoli im służyć w żadnej formie, ale zgodnie z decyzjami sądów i to aż dwóch szczebli, według informacji przekazanej przez Pentagon 29 grudnia, ta możliwość pojawiła się właśnie od 1 stycznia 2018 roku. Czyli to widać, że nie tylko polski MON, ale i amerykański ma problem z tymi środowiskami. Znaczy, ja powiem tak, bo w zasadzie tu sprawa, jeśli chodzi o statystykę, jest dość marginalna. Bo jednak osób, które
zmieniają płeć jest bardzo niewiele. No jeśli jeszcze z kobiety na mężczyznę, to zakładamy, że to taki wojowniczy ten Kobiety wojownicze. Instynkt, tak? To już, kobieta chce być mężczyzną i pójść do wojska, to już to jakieś mniejsze są obawy. W drugą stronę to nie sądzę, że, żeby się pchali. Żeby tak mężczyzna, który chce być kobietą, szedł do wojska. Także tutaj to te sprawy zdroworozsądkowe powodują, że tutaj nie ma takiego masowego, realnego problemu. No, na szczęście są to armie ochotnicze. Czyli kto chce, to idzie i też musi przejść pewną weryfikację. Nie to, że chce, idę i nikt nie może nic zrobić. Trzeba przejść badania, także psychologiczne. Jeżeli te osoby, no co tu dużo mówić, ja bardziej podejrzewam jakieś, prawda, dolegliwości natury duchowej u takich osób niż ułomność fizyczną, bo jak kobieta zostanie mężczyzną z wszelkimi konsekwencjami, no to powiedzmy sobie, no, na polu walki może nie mieć poczucia gorszości w obecnych czasach wyższych technologii. No, tak czy inaczej trzeba uważać, czy ta, czy powiedzmy sobie ta zmiana płci, która jednak głównie odbywa się w głowie, w przyszłości nie będzie jakichś miała kolejnych zawirowań, bo wtedy to może być niebezpieczne. No cóż, ale czy ktoś z nas w tym świecie ma gwarancję, że kiedyś nie zwariuje? Jest nadzieja, że tak jak widzieliśmy na filmie Przełęcz Ocalonych, rekrutacja to przepisy, ale rekrutacja to też ludzie. Oczywiście. I że tutaj sierżanci armii amerykańskiej no, zapobiegą upadkowi tej armii i podobnie myślimy o Polsce, że tutaj też mogą sobie na papierach przyjmować te wytyczne lewaków, idiotów i innych, no, popaprańców brukselskich, bo to jest, podejrzewam, efekt nacisków jakichś tych lobby Unii Europejskiej. Bardzo ubolewam, że on się na to zgodził. To jest zła decyzja. To jest zła i głupia decyzja. No to trzeba jasno powiedzieć. Myślę, że to jest tylko decyzja na papierze, ale gdyby tak się stało, to ludzie z zaburzeniami psychicznymi, bo tak jak powiedziałeś, to nie jest problem siusiaka czy czegoś tam innego, to jest problem mózgu. To jest problem ducha, duszy. No, przypominam, że tak jak na liście chorób, bo to do niedawna było zaburzeniem psychicznym w polskim MON-ie, to były wytyczne. Schorzenie ułomności. Tak, schorzenie, to było schorzenie psychiczne uniemożliwiające służbę wojskową. To znaczy, że ten człowiek jest niebezpieczny dla innych. Nie? Bo wojsko ma takich wykluczeń. Niech on sobie żyje, my nie jesteśmy, żeby tam transseksualistów prześladować w jakiś sposób. Jak już tam sobie chcą obciąć siusiaka, no to jest ich problem i nie będziemy tutaj nikomu na drodze szczęścia stawać. Ale ci ludzie, wojsko, to po pierwsze, to jest kompania braci, która od siebie, zależy od siebie nawzajem. Tu każdy jeden drugiego asekuruje. I to są ludzie, którzy mają chronić nas, nasze państwo, nasz naród. I tu wybieramy najlepszych z najlepszych, a nie ludzi z zaburzeniami psychicznymi, bo jeszcze 3 dni temu to było zaburzenie psychiczne, a dzisiaj nie jest. Bo co? Bo jakiś idiota przepis dał? Ale przypominam, że Światowa Organizacja Zdrowia uznała miłość za chorobę. Stan chorobowy. Zresztą niejednokrotnie to taki ma przebieg bardzo niebezpieczny dla życia i zdrowia, ale żeby aż tak. To, że w Stanach Zjednoczonych następuje walka, jest opór. Zobaczcie, prezydent jasno deklaruje, że wracamy do starych, dobrych, konserwatywnych wzorów armii amerykańskiej. A tutaj zobaczcie, jak silne już jest lobby, jak przeżarte są przez lobby lewackie, komunistyczne, gejowskie, bo to jest wszystko jedno. Pamiętacie, że dzisiaj już nie ma klasy robotniczej jako takiej, którą mogą się lewacy i komuniści posługiwać, to się gejami, a teraz transami posługują, żeby niszczyć stary porządek, konserwatywny chrześcijański porządek. To jest wojna na śmierć i życie, wojna idei o przyszłość cywilizacji. I widać, że nawet prezydent nie może sobie, Stanów Zjednoczonych nie może sobie z tym poradzić, dlatego to zwycięstwo Trumpa to jest dopiero początek drogi, a nie już wiecie, triumf odtrąbiony, już załatwiona sprawa. To jest początek drogi. Teraz chrześcijanie muszą szczególnie się skupić przy Jezusie Chrystusie, na modlitwie i na świadectwie, żeby przełamać to, co zrobił komunizm przez właśnie lobby gejowskie w niszczeniu cywilizacji Zachodu. No, ja osobiście nie wyobrażam sobie Anny Grodzkiej w kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. To chłop podobno jest.
nie wnikam, na kucharza. Nie wnikam i nie chcę wiedzieć. Na kucharza będzie miał, będzie miała tu mundur, nie? A tu fartuszek i będzie wyglądał, że spódnicy. Proszę bardzo. No tak, posada kucharza w wojsku to chyba jest najbardziej rozsądne wyjście dla każdego dekownika. Odnośnie jeszcze Ameryki, Stanów Zjednoczonych, Andrzej Turczyn, prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, podał na swoim Twitterze i na Facebooku informację, że FBI reportuje w USA rekordową sprzedaż broni palnej w roku 2017. Tutaj to ciekawe jest, bo w Stanach, skąd oni to wiedzą, w Stanach nie prowadzi się statystyki sprzedaży broni palnej, ale gdy ktoś chce kupić, idzie zapytanie do ministerstwa, tak? Ale to jest, także z tą statystyką są takie problemy, że po pierwsze on później nie musi wcale kupić, a po drugie może kupić kilka jednostek, kilka sztuk. Mhm. Także wiemy tylko tyle, orientacyjne, że... Orientacyjne dane, tak, to są. W 2017 roku było 25 milionów takich zapytań, w 2016 aż 27, ale to są dwa najlepsze lata pod tym względem. Także widać, że Amerykanie pomimo tych zamachów przeróżnych terrorystycznych zbroją się, nie boją się broni, wręcz chcą dalej ją posiadać w jeszcze większej ilości. No i coraz bardziej nowoczesną, nie? No bo to nie po to kupują, że nie mają, tylko po to, że coś im się albo podoba, albo właśnie jakieś fajniuśkie tam coś ktoś wymyślił, nie? Bo oni już mają całą piwnicę tego, nie? No to już tam wiadomo, nie? Nie, no to jest normalny, biblijny, chrześcijański naród i traktuje życie tak jak Biblia, czyli w sposób rzeczywisty, a nie wydumany, tak jak ten oszust Polak, arcybiskup, prymas nam tu mówił, nie? Bo Jezus Chrystus, żegnając się ze swoimi uczniami, bardzo jasno powiedział, do tej pory mieliście cieplarniane warunki. Ja byłem z wami, wszystko wam załatwiałem. Dlatego wy mieliście tylko się troszczyć o to, żeby uczyć się ode mnie i zrozumieć moje przesłanie, jaka jest moja misja. Czyli, że ja przyszedłem po to, aby umrzeć za grzechy świata. Ale teraz wy pójdziecie tę misję dalej realizować, a ja wrócę do nieba. Warunki się zmienią. Zmienią. Ja wysyłam was jak owce między wilki. A teraz to macie mieć i na zapas ubranie, i na zapas pieniądze, a do tej pory nic nie musieliście mieć. Ale najważniejsza zmiana. Teraz musicie mieć broń. A jak ktoś nie ma miecza, to niech nawet gacie sprzeda i se kupi. To jest testament Jezusa Chrystusa. I te 25 milionów, czy może 35, bo nie wiemy, to jest właśnie realizacja przez chrześcijan w Stanach Zjednoczonych testamentu Jezusa Chrystusa. No, zwróćmy uwagę, że akurat mówimy o pierwszym roku prezydentury Donalda Trumpa. Te zakusy lewicy amerykańskiej, poprzednich prezydentów, żeby Amerykanów rozbroić, wywołały określoną reakcję. Skoro jest prezydent, który nie stoi naprzeciw temu stylowi życia proobronnemu, tak, no to kupujemy, bo nie daj Boże przyjdzie jakiś wariat, zabroni. Także Amerykanie teraz się troszkę uspokoili. Amerykanie są narodem praktycznym i uważają, że jak już uzbroją się na zaś, no to nikt im nie podskoczy i to jest bardzo dobry sygnał, że nie uwierzyli w tę propagandę, że broń wcale nie zapewnia bezpieczeństwa, te inne idiotyzmy. Także to ja się cieszę z tego, że tak jest. Warto jeszcze przypomnieć, po co Amerykanom jest broń. No. Obrona osobista to jest tylko jeden z mniej ważnych elementów aspektu. Kontrola władzy także. Dokładnie. To ojcowie założyciele, ci sami, którzy dawali podwaliny konstytucyjnego porządku Stanów Zjednoczonych, powiedzieli, tylko uzbrojony obywatel jest gwarantem, że tyran znowu nami nie będzie rządził. Tak jest. To jest chyba druga poprawka, tak? Do konstytucji. Tu ciekawe jest też, że oni się nie boją, widać, że oni się nie boją, że im tą broń będą odbierać, co najwyżej, proszę bardzo. Co najwyżej mogą im gdzieś tam kiedyś zabronić nosić, tak? Ale jest to fizycznie niemożliwe, ponieważ nie wiadomo, ile sztuk broni palnej jest w rękach obywateli amerykańskich. I kluczem jest ich duch. Duch wychowany na Biblii. Duch stworzony przez Jezusa Chrystusa. Duch wolnych ludzi, którzy nie pozwolą się nikomu kopać w dupę ani policzkować.
List do Koryntian, apostoł Paweł właśnie opieprza chrześcijan, że tak pozwalają się, bo to byli jacyś transe chyba, czy coś. I na koniec news z Korei Północnej. Wczoraj podałeś... Zjedli tego grubasa? Nie, jeszcze nie zjedli, ale, ale już się zjadać. Szykują. Otóż południowo-koreański serwis Daily NK, monitorujący sytuację w Korei Północnej, powiedział, że żołnierze wierni rządowi Kim Jong-una mają otrzymywać specjalne przepustki na poszukiwanie jedzenia. Rodziny wojskowych sprzedają własne rzeczy, by móc kupić żywność. I tam były pokazane właśnie zdjęcia... No to przewrót bliski. Na polach kukurydzy szukających tamtych zbiorów. Jak to skomentujecie? Sankcje przyniosły skutek? Nie, ja uważam, że teraz zupełnie nie potrzeba na Koreę Północną zrzucać broni jądrowej. Wystarczy zrzucać paczki żywnościowe i stosowne ulotki. Sama armia się tutaj, jak to się mówi... Zajmie sprawą. No, nie zdezerteruje, zdemobilizuje, opuści w każdym razie reżim. Jeżeli tam za żywność się już robi, to znaczy, że zupełnie taniej można ten reżim obalić, niż niektórzy myślą. No, jest taka grupa chrześcijan w Korei Południowej, która za pomocą balonów przesyła Biblię. Aha, tak. Nie? I czy właśnie takie ulotki, literaturę ewangelizacyjną. No i tam bardzo za to, no, jak się coś takiego weźmie w ogóle, no to już jest tam kryminał i różne takie rzeczy. Oni tam cały czas, jak wiatr wieje w odpowiednią stronę, te balony puszczają i puszczają. Także naprawdę ludzie kiedyś, mają wielką przemyślność. Kiedyś, żeby dokonać podboju, to trzeba było na przykład zagłodzić twierdzę, czyli brać głodem. A widać Koreę Północną można wziąć jedzeniem. Ciekawe, że to nie są byle jakie jednostki, tylko to, co zauważyłeś, to są siły strzegące granice. Ja to mówiłem właśnie, wczorajśmy rozmawiali o tym, że to są elitarne jednostki, bo przecież tam najbardziej sprawdzonych komunistów na ten front, wiecie, gdzie można spieprzyć, wysyłają, żeby właśnie nie spieprzali. Jeden niedawno, czy dwóch nawet chyba, no, uciekło, także widać, że to nie przelewki, że to się już zaczyna i zobaczcie, że taki scenariusz rozwoju tej wojny przewidywaliśmy tutaj kilka miesięcy temu, mówiąc, że nie trzeba żadnych tam Pershingów, żadnych tam broni nuklearnej, wystarczy usztywnić embargo. Tak. Komunizm zawsze się zapadnie do środka. Komunizm istnieje tylko dlatego, że pije krew z wolnych narodów. I wystarczy tylko odciąć te transfuzje. I żadne państwo komunistyczne nie przetrwa tam 2-3 lat. Widać, ten news przecież pojawił się dzień po tym, czy 2 dni po tym, kiedy tam opublikowane zostały zdjęcia tych barek tam przechwytywanych, które zasilają z gazem czy z ropą, już tam nie pamiętam, właśnie Koreę Północną z Rosji i z Chin. Tak. No oni dostarczają tych kruplów, dlatego teraz trzeba cały ten świat. Czyli Rosję, Koreę Północną i Chiny. I część świata arabskiego. Objąć takim kordonem i oni się sami pozbędą tych tyranów. Zadam jeszcze jedno wasze pytanie. Resztę tych pytań zadam Malwina w Dlatego programie tak ważne jest przeciwdziałanie budowie nowego jedwabnego szlaku. Otóż to. To jest uratowanie komunizmu. Każdy Małowiecki czy inny, który mówi, że będzie robił interesy z Chinami, to jest człowiek, który dostarcza transfuzję tak samo, jak te tankowce rosyjskie czy chińskie dostarczają właśnie pomoc dla tego komunistycznego reżimu. Dlatego tu jest taki bój o Ministerstwo Obrony Narodowej, bo minister Antoni Macierewicz jest ostatnim, który mówi nie jedwabnemu, szlak by was trafił. To ciekawe, mieli odwoływać w poniedziałek, a już Dworczyk dzisiaj powiedział, bo Dworczyk już teraz jest tam chyba rzecznikiem premiera, tam przeniesiony został z tego MON-u, że już tej rekonstrukcji nie będzie w poniedziałek, tylko zostanie odłożona, aż zostanie budżet ustalony. Także saga o rekonstrukcji, widać, będzie dalej ciągnięta, kontynuowana. Pytanie jedno, tak jak mówiłem... Rządowi nie należy wierzyć, to jest już teraz jasne chyba dla wszystkich. Także co oni tam mówią, a co robią, to jest to prawie że odwrotnie. Damian Nowacki. Tutaj jest ono szczególnie do pastora, ale możecie we dwóch spróbować odpowiedzieć. Szczególnie pastor bardzo negatywnie przedstawia postać generała Petelickiego. Ja zdaję sobie sprawę, że służył komunistom, że to w Moskwie właśnie pobierał swoje rozkazy i jak zapewne skrupulatnie wykonywał. Jednak Amerykanie również zainteresowali się tym człowiekiem i również udzielali mu wsparcia wszelakiego, co w tym przypadku budzi niezaprzeczalny konflikt interesów. Petelicki po powrocie ze Stanów zrobił wiele dobrego dla Polski. Czy nie bierze pastor pod uwagę, że Amerykanie
Amerykanie mogli generała nakierować na właściwe tory, a po Smoleńsku doznał największego, według pastora, doznania, czyli nawrócenia. Nie mówię tu o nawróceniu do Boga, sensu stricte, lecz o nawróceniu duchowym. Jak spróbujecie odpowiedzieć na to pytanie? Oczywiście nie wiemy, jakie były koleje myślenia, co się działo w duszy generała Petelickiego i już się nie dowiemy. Wiemy na pewno, że był wysokim generałem i oficerem, wcześniej oficerem Służby Bezpieczeństwa Komunistycznego, tak jak tutaj Damian powiedział, szkolonym także w Moskwie i tak dalej. Służył też Platformie Obywatelskiej do pewnego momentu. Co tam konkretnie się rozegrało, tego nie wiemy. Co i dlaczego? W przypadku Kukiza, bo ja o Petelickim się nie wypowiadałem, wręcz mówię, że no nie wiadomo, jak tam było. Nie oceniam go jednoznacznie. Oceniam Kukiza, który się przedstawiał jako antysystem. Ale po śmierci generała dopiero zrobił prawdziwą karierę. No, dlatego on się przyznał, Kukiz, niezależny niby polityk, że on chodził i się konsultował z tym generałem. To powiedział. A z jakimi innymi generałami Kukiz się konsultował? A może dalej konsultuje? O czym jeszcze nie powiedział? Ja na to zwracam uwagę. Jak z jednym generałem służb specjalnych, takich, szmakich czy owakich, mnie nie obchodzi. Ten niby niezależny, antysystemowy rzekomo polityk się konsultował, to stracił zaufanie wszystkich antysystemowców od razu. Tak samo jak dzisiaj operacja podobna na mniejszą skalę, bo Kukiz to była wielka operacja telewizji TVN. Przecież on tam nie wychodził od Moniki Olejnik. Teraz jednoczyć antysystemową prawicę kto próbuje? Dziennikarz Polszmatu. Już zrobił spotkanie takich wszystkich prawilnych, ale akurat cię nie zaprosił. Ale jakoś tam nikt nie protestował przeciwko ich przyjazdowi do Ale Anglii. No to właśnie mówię. No tuż ja o tym właśnie. A to przepraszam. Ja tylko pokazuję, jak wtedy TVN, a teraz Polszmat robi rozgryweczkę. Teraz, no żeby być antysystemowcem, to trzeba być jakoś prześladowanym, nie? To teraz mu rzekomo prześladują go na YouTubie. No to, bo będzie teraz martyrologia, legenda jest potrzebna. Dziennikarza Polsatu. I wszyscy od razu już wielkie larum. Jeszcze może telewizji Republika go zaprosi. Rachoń go jeszcze zaprosi. Już zaprosił kiedyś. Wiem. To jest legendowanie. Dziennikarza Polsatu. Dokładnie tak samo, jak było wcześniej w TVN-ie. Legendowanie kukiełki Kukiza. Także proszę nie odbierać tego, co mówię o Kukizie, jako atak na generała Petelickiego. Bo nie znamy. Może kiedyś się dowiemy. Ja pokazuję, że sam się sypnął, że od generałów SB swoje prowadzenie w działalności politycznej miał. To jest fakt, koniec, nagrane u nas. Wszyscy byli świadkami, teraz ukradli to nagranie, ale będziemy dochodzić, żeby oddali te dziady. Jeszcze, żeby tak troszeczkę z poziomu filmów. Mówiłeś o Patryku Wedze. Jego film Służby Specjalne. Pamiętacie, jak się kończy? Samobójstwem. Telefonem. To już tam nieważne, nie będziemy tam tego. Ten najwyższy generał. Ktoś do niego przychodzi tak. I mówi do widzenia. Chyba telefon dostaje. No to tam już nie wiemy, jak było. Myślę, że tutaj właśnie generał Petelicki jest jakimś inspiracją do tej postaci właśnie. No i zobaczcie, czy to jest rzeczywiście, czy tam się można nawrócić w takim sensie, że zerwać wszystko i już jestem niezależnym teraz, jestem niezależnym generałem i mam niezależnego polityka? I zobaczcie, co się stało. Jego siatkę przejmuje. Teraz ważniejszy generał, a teraz już nastajaszczy. Ja tak powiem prywatnie, do generała Petelickiego to taką, czułem dość dużą sympatię, ponieważ on wcale nie musiał niektórych rzeczy mówić publicznie, no, mógł robić swoje i się nawet nie pokazywać, mając pewien zasób wiedzy. Jednak on pewne rzeczy mówił i nawet krytykował polityków różnych opcji. To był w ostrym konflikcie przecież z ekipą Leszka Millera i tutaj to były stosunki bardzo napięte, przecież też był ze służby oddalany. Tak czy inaczej, dla mnie tym testem na wiarygodność generała Petelickiego jest to,
że nie żyje. Bo w Polsce niestety po okrągłostołowej o tym, że jak człowiek... To nie jest dobry test, powiem ci. Po Smoleńsku to już powiedzmy... O, po Smoleńsku jeden wysoki oficer WSI wybrał się na zabawę do remizy w Zwoleniu. Tutaj za Wisłą zaraz. No. Główny świadek w procesie przeciwko Komorowskiemu. No. A na pogrzeb przyjechało limuzyną przedstawicielstwo FSB. To jeszcze nie jest dobry. No może chcieli go skompromitować po śmierci w ten sposób. Nie, nie, nie. On był zawsze wierny. Ale musiałby zostać przesłuchany i obawiano się i odpadł z gry. No tak czy inaczej, jeszcze nikt z Ambergold, czy powiedzmy z kamienic warszawskich życia nie został pozbawiony w tajemniczych okolicznościach. To w ten sposób kombinujemy. Poprosimy już może o kalendarium. No cię sporo mam. Postaram się skrócić, bo widzę, że pora późna, ciemno na dworze. 4 stycznia, wydarzenia w Polsce. 1796 wojska pruskie opuściły Kraków, który przypadł Wiedniowi w wyniku rozbiorów. 1945. NKWD dokonało masowych aresztowań Polaków we Lwowie. No a tu już byliśmy sojusznikami niby, a tu dalej, patrzcie państwo. 47. Rozpoczął się proces działaczy win. 69. W klinice w Łodzi profesor Jan Moll podjął pierwszą w Polsce nieudaną próbę przeszczepienia serca. W 91. Jan Krzysztof Bielecki został premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenia w świecie. 1614. Elektor Brandenburgii i regent Prus Książęcych Jan Zygmunt Hohenzollern zmienił wyznanie z luteranizmu na kalwinizm. 1847 Samuel Colt sprzedał amerykańskiemu rządowi pierwszą partię rewolwerów własnej konstrukcji. 1878 10. wojna rosyjsko-turecka. Wojska rosyjskie zdobyły Sofię. 1885 wojna chińsko-francuska. Zwycięstwo wojsk francuskich w bitwie pod Nuit-Bop. 1894 wszedł w życie tajny francusko-rosyjski sojusz militarny, tak zwane dwuporozumienie. 1896 Utah jako 34. stan dołączyło do Unii. W 1923 roku Włodzimierz Lenin zakończył pisanie listu do zjazdu, tak zwanego testamentu Lenina, w którym negatywnie ocenił swych potencjalnych następców na przywództwo w partii Trockiego, Zinowiewa, Kamieniewa, Piatakowa i ulubieńca partii Bucharina oraz zamieścił sugestię usunięcia Józefa Stalina ze stanowiska sekretarza generalnego partii. Ciekawy tam pierwszy zestaw dżentelmenów zlikwidował sam Stalin, dlatego ja twierdzę, że Stalin zlikwidował bolszewizm w Związku Radzieckim. Dalej. W 1936 amerykański tygodnik Billboard opublikował pierwszą listę przebojów opartą na liczbie sprzedanych płyt. W 1940 roku podpisano polsko-francuską umowę o utworzeniu na terenie Francji polskich jednostek wojskowych. 1943. Niemcy rozstrzelali w Atenach Jerzego Szajnowicza Iwanowa, polskiego sportowca, agenta brytyjskich służb. Za chwilę powiem więcej o Szajnowiczu. W 1951 wojna koreańska, wojska chińskie i północno-koreańskie zajęły Seul. W 1958 Nowozelandczyk Edmund Hillary dotarł na biegun południowy. W 1959 radziecka sonda kosmiczna Luna-1 minęła Księżyc w odległości 6000 km. W 1960 roku Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania podpisały konwencję sztokholmską powołującą Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EFTA. W 1964 papież Paweł VI jako pierwszy papież przybył do Izraela. W 1970 roku grupa The Beatles już bez Johna Lennona nagrała ostatnią piosenkę do swego ostatniego albumu Let It Be. W 1980 roku w reakcji na radziecką interwencję w Afganistanie prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter ogłosił wprowadzenie sankcji polityczno-gospodarczych na Związek Radziecki. W 1999 były zawodowy wrestler Jesse Ventura został gubernatorem Minnesoty.
Jesse Ventura, jako emerytowany zawodowy wrestler, został gubernatorem Minnesoty w latach 99-2003, pokonując jako niezależny kandydat w wyborach kandydata demokratów i republikanów, stał się następnie najpopularniejszym gubernatorem w historii stanu, osiągając w rankingach popularności poziom 73%. Nie ubiegał się o drugą kadencję. Podczas wyborów prezydenckich w 2012 popierał Gary'ego Johnsona, libertarianina. Rodzicami Jesse'ego Ventury była Bernice Marta z domu Lenz oraz George William Janos. Rodzice pochodzili z terenu obecnej Słowacji. Jesse Ventura grał role drugoplanowe w takich filmach jak Conan Barbarzyńca, Predator, Uciekinier. Często asystował Arnoldowi Schwarzeneggerowi. Jest prywatnie jego przyjacielem. Wyrażał pozytywne opinie o teoriach spiskowych, o zamachach z 11 września. Swoje wątpliwości dotyczące przebiegu tych wydarzeń opisywał powszechnie w mediach, wyraził m.in. w książce Nie zaczynajcie rewolucji beze mnie oraz licznych wywiadach i filmach, których podjął się próby przeprowadzenia dochodzenia w takich sprawach. No trochę mocno tu nadszarpnięty zębem czasu. W Predatorze najlepiej wyglądam, cały czas żuję gumę. W 2004 roku Michał Saakaszwili wygrał wybory prezydenckie w Gruzji. W 2008 z obawy przed atakami terrorystycznymi w Mauretanii odwołano tegoroczny rajd Dakar, kiedyś Paryż-Dakar, obecnie ten rajd się odbywa gdzie? W Ameryce Południowej. No tak, to ciekawostka. W 2009 samobójczym zamachu bombowym przed szyicką świątynią w Bagdadzie zginęło co najmniej 40 osób, w tym 16 irańskich pielgrzymów. W 2013 prezydent Abbas na mocy dekretu przekształcił autonomię palestyńską w państwo Palestyna. Urodzili się w 1900 roku James Bond, amerykański ornitolog. Amerykański ornitolog. Mieszkający na Jamajce Fleming, który był zapalonym obserwatorem ptaków, dobrze znał książkę Bonda, to ornitologa. W 1953 roku nadał imię i nazwisko ornitologa stworzonemu przez siebie bohaterowi powieści Casino Royale. Podobno dlatego, że brzmiał tak zwyczajnie, jak to tylko możliwe. W liście do żony Bonda Fleming napisał: uderzyło mnie, że to krótkie, nieromantyczne, anglosaksońskie i do tego bardzo męskie nazwisko było tym, czego potrzebowałem. I tak się narodził drugi James Bond. Kontaktował się też samym Bondem, który zgodził się na takie wykorzystanie jego imienia i nazwiska. W filmie o Bondzie z 2002, Śmierć nadejdzie jutro, jest scena, w której agent 007, grany przez Piersa Brosnana, przegląda książkę Bonda. Nazwisko jednak zostało zasłonięte na okładce. W 1937 roku urodził się Mariusz Walter. Mariusz Walter, polski przedsiębiorca, dziennikarz, reżyser filmu, założyciel TVN-u. Krótki życiorys. Syn Marii z domu Kozłowskiej, Karola Waltera, sędziego we Lwowie, ofiary zbrodni katyńskiej. Został absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Bonda był dziennikarzem w latach 63-82. Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do 83 roku. Redaktor naczelny redakcji widowisk publicystyki i form dokumentalnych Studia 2. To było takie popularne sobotni program całodzienny Studio 2. Współtworzył takie programy jak Turniej Miast, takie konkursy całodzienne w niedzielę. W stanie wojennym zakończył współpracę z Telewizją Polską. W latach 79-84 wykładał na Uniwersytecie Śląskim. W lutym 83 Jerzy Urban zaproponował Kiszczakowi utworzenie w ramach MSW specjalnego zespołu programowego, który miał prowadzić czarną propagandę antysolidarnościową i kampanię na rzecz poprawy wizerunku służb podległych MSW w społeczeństwie. Do takiego zespołu rekomendował Waltera. W swoim liście do Kiszczaka określił Waltera jako najzdolniejszego redaktora telewizyjnego w Polsce, organizatora i koncepcjonistę, członka PZPR,
ale raczej profesjonalistę niż polityka. Koncepcja utworzenia zespołu została odrzucona przez MSW. Według Newsweeka, podkreślam, sam Walter nawet nie wiedział o planach powstania. O, na pewno. To warto wierzyć. Jak Newsweek mówi, że nie wiedział, to... Trzeba na wpak czytać. Dlatego podkreśliłem dwukrotnie, że według Newsweeka. W 83 założył z Janem Weichertem holding ITI. Przedsiębiorstwo otrzymało koncesję od władz na sprowadzanie sprzętu elektronicznego z zagranicy i dystrybucję filmów na kasetach wideo w Polsce. W 97 stanął na czele telewizji TVN, której kierownictwo w 2001 przekazał synowi Piotrowi. No, wszystko w temacie. Czyli to co Urban planował zrobić w latach 80., to zrobił nieco później. I do dzisiaj są ogłupiani z ambony i z telewizora. I dynastia. Przecież oni byli właścicielami też Legii Warszawa przez długie lata. Dynastia trwa. Legendowanie. W 40 roku urodził się Antoni Krause, reżyser i scenarzysta filmowy, tutaj w kontekście filmu Smoleńsk. Zmarli w 1943 Jerzy Iwanow Szajnowicz, o którym wspomniałem. Polski agronom, harcerz, pływak, sportowiec, piłkarz wodny, agent brytyjski, uczestnik greckiego ruchu oporu, był synem rosyjskiego pułkownika Władimira Iwanowa i warszawianki Leonardy Szajnowicz. Przyszedł na świat w Warszawie. Gdy miał kilka lat, matka wyszła za mąż za Greka, zamieszkali w Grecji. Trenował piłkę nożną, piłkę wodną, był doskonałym sportowcem. W 1935 uzyskał obywatelstwo polskie. Był poliglotą, oprócz polskiego znał także język angielski, rosyjski, francuski, niemiecki i grecki. Wybuch wojny zastał go w Grecji. W maju 1940 rozpoczął współpracę z polską placówką wojskową. Następnie został agentem brytyjskim. Działał w Grecji we współpracy z ruchem oporu. Organizował działalność szpiegowską i sabotażową. Przekazywał dowództwu angielskiemu informacje o niemieckich instalacjach wojskowych w Grecji, ruchach wojsk, konwojach morskich płynących do Afryki. Grupa Iwanowa zniszczyła lub uszkodziła około 400 samolotów niemieckich i włoskich. Wykorzystując umiejętności pływackie, wspierany przez greckich konspiratorów, Iwanow osobiście minował i niszczył niemieckie okręty podwodne i transportowe w porcie. Trzykrotnie ujęty przez Gestapo. Dwukrotnie zdał zbiec. Po raz pierwszy już w grudniu 1941 został zadenuncjowany przez znajomego, schwytany przez Gestapo, zbieg w czasie przewożenia go samochodem. W 1942 rozpoznany i zdradzony także przez znajomego, został aresztowany w Atenach. Po raz trzeci, 2 grudnia, otrzymał od sądu niemieckiego potrójny wyrok śmierci. Zwierzchnik greckiego kościoła prawosławnego Damaskin usiłował ocalić Iwanowowi życie, odwiedzając więźnia w celi, jednocześnie interweniując u Niemców i u aliantów, sugestią wymiany na innych jeńców. Do propozycji tych jednakże przychylnie odnosła się także strona niemiecka. Skazaniec zginął w 1943. Najpierw raniony przez SS-mana podczas próby ucieczki. Następnie rozstrzelany. Według źródeł greckich przed śmiercią wołał: niech żyje Grecja, niech żyje Polska. O tej postaci powstał film Agent numer 1 w roli głównej Karol Strasburger. Piękna rola. Szajnowicz dlatego potrafił uciekać tyle razy z rąk niemieckich, ponieważ miał tak elastyczne dłonie trenowane przez wiele lat, że zdejmował kajdanki. Wielka postać, myślę, że warto ten film, może na dzisiaj, tak, Agent film numer 1. Ciekawe, że jego nie chcieli przyjąć do Brygady Karpackiej, tak, bo on był pochodzenia żydowskiego i już mu się skończyło polskie obywatelstwo, jakoś właśnie wojna go została bez obywatelstwa. Zresztą też był taki epizod, że schwytany przez Włochów został po prostu wypuszczony. Wypuścili go. Czyli Agent numer 1, tak? Agent numer 1. Agent numer 1, tak. Film na dziś, podkreślamy. Jeszcze tutaj mam 80. Jak jeden człowiek ile może. Oczywiście. 89 rok. Zmarł Kazimierz Brusikiewicz. Polski aktor. Starsi pamiętają go z ról w radiowym kabarecie Podwieczorek przy mikrofonie. Był mąż aktorki Lidii Korsakównej.
W teatrze telewizji rola w Orzenku z 76, Plejada Gwiazd, Kobuszewski, Pokora, Dykiel, no i tutaj sam Brusikiewicz grał niekiego jajecznicę, bardzo fajna rola, choć mało go było na ekranie. Grał w Zakazanych piosenkach, w Podróży za jeden uśmiech, takiego wczasowicza, który spał na kempingu w przyczepie. O, w Miłości wszystko wybaczy. Wielka Majówka jako urzędnik państwowy, Filipie Skonopi jako ankieter i w Wojnie domowej także jako pan Wojciech, przyjaciel Jankowskiego. To tyle. Dziękujemy. Przejdziemy do ogłoszeń. Czas patriotów, sobota 3 lutego o 18:00, temat co mi dała telewizja Idź pod prąd. Czekamy na wasze głosy, możecie przesyłać w formie pisemnej lub wideo. Będzie też możliwość łączenia na żywo. Zapraszamy w trakcie programu zgłoszenia na adres kluby@idzpodprat.pl. Następne ogłoszenie. Projekcja filmu Jezus z 1979 roku na podstawie Ewangelii Łukasza już w tę sobotę 6 stycznia o 19:00 w Patriotycznym Centrum Kultury Idź pod prąd w Lublinie. Zapraszamy, wstęp wolny. Dzień Prawdy o Chinach w Warszawie, czyli projekcja filmów W imię Konfucjusza i Nie do uwierzenia. Podczas spotkania przedstawimy komentarz redaktor Hanny Shen, polskiej korespondentki mieszkającej na Tajwanie. W dyskusji weźmie udział Marcin Hekemer Fernandez z Fundacji Nowa Epoka. Jest to sobota, 13 stycznia o 18:00, Dom Sztuki, ulica Wiolinowa 14, to jest metro Ursynów, kontakt klub.warszawa@idzpodprat.pl. Zapraszamy serdecznie. Przypominamy o akcji Kup koszulkę Marceliny, czyli Pomóż Gosi. Marcelina Witek wystawia na aukcję swoją koszulkę z kadry narodowej. Dochód z aukcji chce przeznaczyć dla Gosi z Wrocławia, która walczy z rakiem. Czekamy na wasze oferty do północy 6 stycznia. Przesyłajcie na kontakt@idzpodprat.pl. Tu mamy też informację od naszego widza Tomasza, który bierze udział w aukcji. Pieniądze na leczenie pani Gosi otrzymacie bez względu na wynik aukcji koszulki w niedzielę zaraz po północy. Jeżeli wygram, to chciałbym, żeby koszulka znalazła swoje miejsce w Patriotycznym Centrum Kultury. Fajnie by było, jakby ekipa Idź pod prąd z panem Marianem i panem Pawłem zrobili sobie zdjęcie na tle koszulki. Dam 1610 zł. Jesteście kochani. Dziękujemy tak, to za są ten gest. Nasi widzowie, że zobaczcie, że nie chodzi o to, żeby to trofeum mieć, nie? Ale chodzi o to, żeby wziąć udział w tej akcji i wspomóc panią Gosię. Także szacun wielki i cieszymy się, że mamy takich widzów właśnie. I ostatnie ogłoszenie. Dziś widzów z Lublina i okolic zapraszamy na Uniwersyteckie Studium Biblii o 19:30 w siedzibie Idź pod prąd, ulice Krakowskie, Przedmieście 68/9. Będzie ciekawy fragment, możecie sobie zobaczyć Dzieje Apostolskie, 6 rozdział od 1 do 15, szczególnie w tej drugiej części, 8 werset i następne. Możecie sobie sprawdzić, jak tam Stefan wychodzi dyskutować z tymi... Szczepan wychodzi dyskutować z tymi, którzy nie chcieli być posłuszni Jezusowi Chrystusowi i nie mogą mu sprostać w argumentach, nie mogą mu sprostać w dyskusji. To co robią? Podstawiają fałszywych ludzi i fabrykują przeciwko niemu fałszywe oskarżenia, że rzekomo obrażał religię żydowską. Dokładnie to samo zrobił ksiądz Międlar i paru innych chłystków katolickich, którzy przypisywali mi publicznie, że obrażałem Matkę Jezusa. Rzeczywiście w Polsce, no to jest, wiecie już tego, to są zwykli ohydni łgarze, dokładnie tacy sami jak ci Żydzi, którzy wtedy, zwalczając Szczepana, nie umieli odpowiedzieć na jego argumenty, no to rzucali fałszywe oskarżenia, licząc, że nienawiść religijną wzbudzą przeciwko temu człowiekowi. Ja mówiłem o zjawie fatimskiej, a nie o Marii opisanej w Słowie Bożym. Także zapraszamy dzisiaj 19:30. Czy jeszcze ogłoszenia jakieś swoje macie? Ja nie mam. Ja ogłosiłem. Także dziękujemy za dzisiejszy program. Zapraszamy resztę pytań. Tutaj już mamy przekazane. Zadamy, postaramy się zadać o godzinie 18:00. Także na 18:00 zapraszamy na
na informacje najpierw, a później na program Kowalski-Chojecki odpowiadają. Dziękuję za waszą Malwina uwagę. Malwina Milecka, nasza judoczka po kontuzji i po operacji dzisiaj prowadzi. Tak jest, zapraszamy. Dziękuję państwu za uwagę. Ze mną w studiu był pan Marian Kowalski. Do zobaczenia, dziękuję. I pastor Paweł Chojecki. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Krew to za nasz lwów. Ja biłem się tak samo, jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Tylko mi ciebie. Prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O nie płacz nad swym synem, bo za ojczyznę padł. Z krwawą na piersi plamą odchodzę dumny w dal. Tylko mi cię mamo, tylko mi polski żal, tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal. Czy jesteś ze mną, mamo? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi ciemno, obroniliśmy znów. Skrwawona piersi plamo, odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi polski żal.